No to zaczynamy, jest wszystko w porządku, chyba tak. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam ciekawego, fajnego słychać w świecie seriali, kina, bo rzeczywiście będzie tutaj się działo. Pomówimy o kilku festiwalach, czyli krótko mówiąc, co tam w chorym łudzie. Na początek, ja wiem, ja wiem, że wy spodziewaliście się yy, Skruch, ale co tutaj gadasz? Jakie chorym łudzie, to jest? Dzisiaj miał być Michu Szczepański, mieliście rozmawiać o Wegecie. No tak, mieliśmy gadać o WGC ja z Michiem Szczepańskim, zgadza się, no ale niestety, nie wszyscy niestety mogą utrzymywać się z YouTube'a. Michu w tym momencie utknął w pracy, powiedział, że słuchaj stary, utknąłem na planie jakiejś reklamy, może się uda, może się nie uda, więc stwierdziłem, nie będę Was wystawiał do wiatru po raz wtóry. Umówiłem się z Michem na jutro, na godzinę 11 polskiego czasu. Nagramy tę naszą rozmowę offline. Tak, Krótko mówiąc, potem to albo jeszcze nie, nie zdecydowałem, czy wrzucę to jako osobny odcinek czy może na przykład w przyszłym tygodniu y, puszczę całą rozmowę, cały wywiad, który z Michałem przeprowadziłem. Więc niestety, niestety Panie i Panowie, tak to będzie y, wyglądało. Cześć, Postalowy, witam Cię bardzo serdecznie. Adaś, y, cześć, Krzysiu Lesiu, witam Cię bardzo serdecznie. W ogóle, Krzysiu Lesiu, 100 lat, 100 lat niech żyje nam, bo Ty byłeś wczor wczoraj miałeś urodziny, oczywiście. Także, Panie i Panowie, Krzysiu Lesiu, jeden z moderatorów. Oczywiście założyciel, no i ciągle moderator grupy Marcinowe Recenzje na Facebooku, możecie wbijać tam jak najbardziej. Pozdrawiam również wszystkich na TikToku, ponieważ oprócz tego, że jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na TikToku, także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Krzysiu, 100 lat, 100 lat, jeszcze raz. Jurek Piechota, witam gorąco. Dariusz Tokaczek, również Jarosław Jamrożek. Słuchajcie, tematu nam dzisiaj nie zabraknie, bo rzeczywiście działo się przed ten weekend, dlatego pogadamy sobie między innymi, Panie i Panowie, o Mandalorianinie, bo wiadomo, kto będzie z złolem w filmie, bo będzie takowy film. O Disney Plus również tam niekoniecznie dobrze się dzieje, ponieważ ciągle trwa strajk scenarzystów, będzie o tym. więc Daredevil ma problemy, również inne produkcje, ale będzie o Superman Legacy, czyli nowym filmie Jamesa Gana, bo jest kilku aktorów, którzy mają wcielić się w rolę pierwszoplanową. Będzie również krypto, super PS się w końcu pojawi, panie i panowie. Co będzie jeszcze? Pomówimy sobie o, o nagrodach MTV, bo rozdano wczoraj, również, ponieważ wczoraj były, więc pogadam sobie chwileczkę o Eurowizji, o naszej blance. Jak zawsze, będzie coś dla fanów horrorów, więc będzie kilka słów o Nowym eksercyście, bo po pierwszych pokazach testowych już jesteśmy. Będzie o nowym horrorze z, Kam z Markiem Hamilem, a także Tomem Hiddlestonem. Duży segment o Soku z Żuka 2, bo tutaj obsada rośnie i to pięknie, bardzo mi się podoba to, co się dzieje rzeczywiście. Johnny Depp. Johnny Depp zostanie reżyserem, o tym sobie również yy, pomówimy. Nasi kręcą, ponieważ Agnieszka Holland właśnie skończyła zdjęcia do swojego nowego filmu, a Jan Komasa również kręci, więc o tym też yy, będzie. No i jeszcze kilka innych produkcji, które powstają, między innymi film Mela Gibsona z yy, Mela Gibsona z Markiem Ulbergiem w roli głównej, film z Daisy Ridley, Daisy Ridley, Ridley. Kont, kontraterroryści, tak to się nazywa. Pogadamy również chwileczkę o Jamie Foxxie, bo wylądował w szpitalu, panie i panowie. Źle się dzieje w państwie duńskim, nie najlepiej na pewno u niego, więc to będzie słów kilka na ten, na ten temat. Już tutaj patrzę. Dzień dobry, dzień dobry. A dzisiaj nie miał być Mr. Aberracja? No właśnie, miał być Michu, ale jak już mówiłem, utknął na planie, na planie jakiejś reklamy czy innego spotu i będziemy jutro nagrywać. O tym kilka razy oczywiście jeszcze przypomnę. Tak, jak najbardziej 100 lat, 100 lat. Krzysiu, Lesiu, niechaj żyje nam. Hej. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Krzysztof Marcinowe. jak się nazywa ta aplikacja, w której katalogujesz filmy? I teraz musiałbym sprawdzić, ale nie mogę. Słuchaj, Wiciu, odezwij się, a zróbmy zrób inaczej. Zaraz Wam powiem o co chodzi. Po tym odcinku zrobimy sobie scenę po napisach, dogrywkę na naszym Discordzie. Także jak najbardziej Was zapraszam do tego, żeby wbijać na naszego Discorda. Proszę bardzo, tutaj jest link. Oprócz tego, oczywiście, w opisie jest link. Zrobimy sobie, ponieważ ja mam aplikację na telefonie, a w tym momencie mam TikToka włączonego, bo również pani i Panowie, oprócz tego, że miał być oczywiście Michu. No, dużo osób nowych jest i dużo się ostatnio na mnie hejtu wylało, przez to, że śmiałem śmiałem powiedzieć, że to, co Blanka pokazała na eliminacjach w TVP mi się nie podobało. No i rzeczywiście było dużo blues. Przeczytamy sobie najciekawsze komentarze, a tam akurat rzeczywiście były, były grube, także ja najbardziej zapraszam na scenę po napisach, co jeszcze pani panowie? Adam Nowak, o którym Wam mówiłem ostatnio, już w tym momencie dosyć konkretnie faza preprodukcji jego nowego filmu rozpoczęła się. Co prawda mam, bo podesłał mi grafiki koncepcyjne, ale tak naprawdę nie, nie zapytałem go, czy mogę Wam to pokazać, więc pozwólcie, że jeszcze dzisiaj Wam ich nie pokażę, nie udostępnię. Jak już mówiłem, trwa pra, faza preprodukcyjna, także bardzo, bardzo mi, Pani i Panowie, słuchajcie, przykro, ale domyślam się, że będzie fajnie. Ale zapraszam Was na scenę po napisach, bo będzie grubo. A Panie i Panowie, zaczynamy, lecimy od razu z koksem. A co sobie będziemy, a jak se możemy, no to proszę bardzo. I tak, i lecimy. A, będę Wam pokazywał. Jamie Fox ma się lepiej. Córka aktora wydała oświadczenie na temat jego stanu zdrowia, podaje The Hollywood Reporter. Jest rzeczywiście, no, Jamie Fox troszkę ładniejszy niż ja, więc akurat tak to będzie. Bardzo mi przykro, drodzy TikTokowicze, że tego nie widzicie, ale oczywiście, jak chcecie, to zapraszam na, na YouTube. Tutaj wszystko jest. Mamy dobrą wiadomość dla fanów Jamiego Foxa. Aktor wyszedł ze szpitala. Jego córka Corinne Fox potwierdziła, że aktualnie wraca on do pełni sił. No i to jest rzeczywiście bardzo dobra, dobra, dobra informacja. Corinne Fox odniosła się do doniesień medialnych, według których bliscy aktora mieli przygotować się na najgorsze, więc no poważna sprawa. O problemach zdrowotnych Foxa dowiedzieliśmy się 12 kwietnia. Dzień wcześniej miał on do, doznać komplikacji medycznych podczas, podczas pracy na planie filmu Netflixa Back in Action. Przypomnę oczywiście, że Jamie Fox ma kilku, kilku filmowych, niech, niech tak będzie, powiedzmy, kontrakt z, z Netflixem. Aktualizacja od rodziny. Przykro patrzeć, jak media tracą kontrolę. Napisana na swoim Instagramie córka. Mój tata wyszedł ze szpitala dwa tygodnie temu. Aktualnie jest w trakcie rekonwalescencji. Wczoraj grał w Pickle Nie znam tego sportu. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Dodała też, że już w przyszłym tygodniu będą mogli podzielić się ekscytującą nowiną związaną z pracą Jamie'ego Foxa. Muszę zapoznać z tutaj, bo oczywiście zaraz się coś będzie, będzie pultało. Prace nad filmem Back in Action nie zostały na razie wstrzymane. Producenci liczą na powrót aktora na plan. Na razie nagrywane są te sceny, w których zastąpić go mogą dubleży i kaskaderzy. Czyli jeżeli, no, jeżeli to jest akcyjniak, a z tego wynika, że tak, to jak najbardziej, sceny jakichś pościgów, sceny, gdzie on tam siedzi w samochodzie i takie rzeczy, no to można. Bardzo nieumiejętnie, zresztą Netflix zrobił to przy okazji nowego filmu z Jennifer Lopez, czyli Matka. Jamie Foxx miał też wrócić na plan trzeciego sezonu programu rozrywkowego Beat Shazam. Jego twórcy jednak nie czekali na powrót aktora do zdrowia. Zdjęcia do nowego sezonu właśnie się rozpoczęły, a Fox został zastąpiony. No i rzeczywiście, zdróbka trzeba mu życzyć, no bo, kurczę, no to nie jest, nie jest rzeczywiście świetna sprawa. Znaczy, mam Mandalorian, tutaj mi się wyświetla, tutaj mam... O co tutaj chodzi w ogóle? Co skruch? Co, 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 co ty tutaj pokazujesz? Jamie Foxx ma się lepiej, to miało być. Ale, ale, żebym pokazał, co? No... Dokładnie. Jamie Fox twardy jak Mandalorianin, coś rzeczywiście, coś tym jest. No dobrze, niech facet zdrowie, niech, niech niech ma się ku lepszemu, bo, no bo zdrówka, zdrówka życzymy i yy, co tu dużo mówić. Ostatnio mieliśmy, ostatnio mieliśmy... Kto, to, Tom może rzeczywiście troszeczkę się rozchorował i nie wyglądało to wszystko najlepiej. Mam nadzieję, że tym razem będzie, yy, będzie dobrze, że będzie wszystko w porządku. Tak, zgadza się, oby Jamie wrócił do zdrowia. Świetny aktor i stand-upper. Wiesz co, yy, Jurku, jako stand-uppera to akurat go nie znam, ale znam go no, z, ro, z ról ciekawych. No, gro osób poznało go dopiero przy okazji spider i Elektro. Ja akurat pamiętam go jeszcze dużo, dużo wcześniej. Pamiętacie, był taki film, bardzo przepraszam, nie znam, znam polskiego tytułu, Collateral Damage, gdzie on grał taksówkarza i jego pasażerem był. Tom Cruise, on był za, zakładnikiem. Rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze to yy, wyglądało, więc skoro zacząłem mówić o Mandalorianinie, a oczywiście go nie pokazałem, no to teraz najwyższa pora, żeby tera, tak, jak najbardziej tera, teraz jest. Kto będzie z złolem w filmie Mandalorian? E? Widzicie, co tutaj zrobiłem? Proszę bardzo. To jest akurat e artykuł The Direct. Zwieńczeniem serialu The Mandalorian ma być pełnometrażowy film, który domknie wątki z jego kilku innych produkcji. Chodzi o to, że oczywiście w tym się zamkną wątki, a mają się zamknąć wątki Mandalorena, Asoki, Boby Fetta i chyba jeszcze czegoś tam, chyba jeszcze Obi-Wan, ale nie jestem pewien. W każdym razie, Luka, film emitowany na platformie instytucji Jego twórca Dave Filoni być może ujawnił właśnie, że kto będzie z Wallem w tej produkcji. Pozwolicie, że nie będę mówił pewnych, pewnych wyrazów, no bo wiadomo, co się, co się dzieje. Podczas tegorocznego Star Wars y, Celebration ujawniono, że Dave Filonis stanie za kamerą pełnometrażowego filmu ze Światach wieznych Wojen, który ma być czymś w stylu finału serialu The Mandalorian y, oraz połączonych z nim produktów takich jak Księga Boba Fetta oraz Ashoka. Chyba powinienem najpierw przeczytać artykuł, a dopiero potem się wypowiadać. Tak też będę robił. Fabuła ma się skupić na Nowej Republice i eskalacji konfliktu z imperialnymi niedobitkami, ale na razie nie znamy szczegółów historii. Imperialni niedobitkowie, ale to pięknie brzmi. Tymczasem Filoni odpowiedział dla magazynu Empire na pytanie, czy uważa admirała Trona za y, wielkiego, złego y, ery nowej republiki. Zdecydowanie. Kiedy Timothy Zahn napisał dziedzica Imperium Tron, stał się y y ikonicznie. <coughs> Przepraszam bardzo ikonicznym złolem, bo były inne niż to, co widzieliśmy dotychczas. Nie był kolejnym złoczyńcą w hełmie z mieczem świetnym. Pokus, aby stwarzać kolejne postacie w stylu Wadera, jest oczywiście wielka, bo jest on tak ikoniczny. Kim był jednak na tyle śmiały, że wymyślił kogoś zupełnie innego, kto nie miał tych samych zdolności, ale mógł walczyć w inny sposób. Słowo wojna z tytułu Gwiezdne Wojny bardzo z nim współgrała. Jest wielkim admirałem, przywódcą wojskowym, strategiem, postacią w typie Moriartego, kimś, kto wygrał by z tobą w pojedynku umysłów. To kluczowa postać w tym okresie. Mamy szczęście, posiadając takiego bohatera. Mamy też szczęście, że gra go Lars Mikkelsen. I e, chcę być. O sekundkę muszę tutaj zapauzować oczywiście, bo zaraz będzie yy, demonetyzacja. Chcę być pewien, że oddaję sprawiedliwość pomysłom Tima. Chcę więc wykorzystać historię z książek. W serialu Gwiezdne wojny Parszywa z Graja nawiązujemy do postaci dziedzic Imperium i bazy wojskowej Tantis. Robimy więc małe aluzje na przestrzeni różnych mediów. Wszystko w przygotowaniu yy, na to, co na, yy, nadejdzie później, dodał. No, to oczywiście to jest zrzut ekranu, czy tam jakieś zdjęcie z, 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 z Parszywej z no się pojawia. Brzmi to tak, jakby Filoni faktycznie szykował Trona na ostatecznego przeciwnika swojej historii opowiadającej przez lata na przestrzeni różnych seriali. Postać pojawia się w innym serialu animowanym Star Wars: Rebelianci. Aktorska wersja Trona zadebiutuje w serialu Ashoka. Zobaczcie zjazd. No nie będziemy patrzeć na, na zjazd, no bo nie możemy. <laughs> baby, baby pojawia się oczywiście, że tak. Będziemy mówić dzisiaj o Baby baby jak najbardziej. Kilka jeszcze słów na temat, na temat Wyznowień, ale Bejbe, Bejbe wleci. I już tutaj mówię, mówiłem wcześniej, będę Za zamknąłem Michał. Nie okazało się, że Michu utknął na planie reklamy i no niestety nie mógł dotrzeć. jutro rano nagrywamy, znaczy rano, u mnie rano, bo będzie dziesiąta, w Polsce będzie jedenasta, nagrywamy właśnie materiał. Później w, w, na karcie społeczności wrzucę zdjęcie Michała i opiszę, co się będzie działo, więc możecie mu zadawać pytania. Oczywiście odnośnie Patryka Wegi, jego filmów, twórczości, więc, więc jak najbardziej. Także będziemy sobie e, gadali. E, Espanol Barca, 3-0 w bramki. E, lewego, pięknie, uuu trzy, trzy bramki lewego, Napisz najpierw bo jestem bardzo ciekawa o co chodzi, ale gadając jeszcze słów kilka o Mandalorianie dla Dave'a Filoniego, który w ostatnich latach pracował między innymi przy Mandalorianie księdze Boba Fetta, no niekoniecznie mu się to udało ja szocę, to zobaczymy za chwilę film będzie pełnometrażowym debiutem, opowiadał yy, o nim goszcząc na yy, zatytułowanym Dagobah Dispatch podcaście portal Entertainment Weekly pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie na TikToku Jesteśmy we właściwym miejscu. Powiedział, myślę, że mnóstwo będzie mnóstwo postaci domagających się, chcą być w tym filmie. No oczywiście, że tak. Wiadomo jak to jest. Dobra, Dobra tak, to, tak to rzeczywiście wygląda. No Fajnie, fajnie że to rzeczywiście zakończył. Zaraz tutaj zobaczę, co, co piszecie, panie i panowie. Zobaczę, jak to jest. Polski tytuł to, to Zakładnik. Aha, tu chodzi, chodzi oczywiście o ten film z Jamie Foxem, czyli o y, Collateral Damage. Bardzo, bardzo fajnie. Nie, już tutaj patrzę, dwie bramki lewego ale się rozbuja pięknie, pięknie, bardzo bardzo ładnie na planie, na planie reklamy filmu Vegety, no nie, nie, nie wydaje mi się teraz patryc już mówiłem wam, kręcił film e, anglojęzyczny za chyba tam e, 15 milionów e, dolarów jakoś, jakoś tak, porównać występ do e, no do ich troje, przepaść, każdy się śmiał z ich troje, ale Kajnek ręce to było coś ja sobie dzisiaj sprawdziłem, bo ich troje też drugi raz występowało z utworem Follow My Heart i tam występował z nimi ten facet co śpiewał gasolina czy benzyna, czy jakoś tak no i rzeczywiście sobie popatrzyłem yy, sobie zerknąłem a tak odświeżę sobie, stwierdziłem, że i czemu, yy, czemu nie, słuchajcie, skoro my tutaj, to lecimy teraz z Disneyem bo Disney też kilka rzeczy ma, no i oczywiście dla nas mają złe wieści, mamy złe wieści dla użytkowników, no, oczywiście portal Deadline tym razem tym razem podaje, ja zanim jeszcze przyjdę do Disneya, dziękuję wszystkim bardzo, że tutaj jesteście, dziękuję za łapy wszystkie w górę i no co tu dużo mówić, za wszelkiego rodzaju, panie i panowie, aktywność ostatnimi czasy, bo z subów przybyło kilkadziesiąt, rzeczywiście dużo osób się, się pojawiło, bardzo mnie to cieszy, tym bardziej, że materiałów mnóstwo wjeżdża na, na, na kanał, no bo, aczekajcie, czekajcie, włącz na sekundkę może tego jednak Disneya, bo to będzie pewnie dłuższa przemowa, znając, znając mnie, bo to oczywiście wjeżdżają teraz dziesiątki, shortów się dużo dosyć, dosyć pojawia, mimo że one akurat są takie same na przestrzeni, YouTube'a, TikTok'a, Instagram'a, Twitter'a i LinkedIn, a jeszcze Facebook'a oczywiście, ale, Twitter, ale to się pojawia, są dziesiątki, jest dużo więcej nowych, nowych recenzji, teraz była Matka, czyli nowość, film z piątku, piątek była, była premiera, no dzisiaj to prawda, nie w całej Europie, ale w anglojęzycznej Europie, Irlandia, Wielka Brytania, oczywiście dodatkowo Ameryka, Australia i tak dalej, jest Dzień Matki właśnie, więc stwierdził, okej, okay, no musimy zdążyć. Także ja dziękuję Wam bardzo za to, że, że jesteście, za to, że wbijacie łapy w górę i sprawiacie, że no, co tu dużo mówić, kanał, panie i panowie, rośnie. Dobra, wracamy do, do Disneya, bo tutaj rzeczywiście się dużo dzieje. Wczoraj odbyło się kwartalne spotkanie udziałowców The Walt Disney Company no i rzeczywiście nie jest dobrze. Głównym celem jest zrealizowanie planu, który ma pozwolić zaoszczędzić 5,5 miliarda dolarów. Czajcie, normalnie masakryczne pieniądze. Bob Iger, czyli szef, poinformował o tym, że drugi kwartał z rzędu liczba użytkowników spadła. Na koniec marca było ich o 4 miliony mniej. Niż, niż poprzednio, więc rzeczywiście dużo. Ten wynik to w dużej mierze efekt problemów indyjskiej wersji platformy Disney Plus Hotstar. Liczba jej użytkowników spadła w pierwszym kwartale o 8%. W ogóle dla wszystkich nowych, bo tutaj widzę na czacie, że są nowe osoby, to tak jak to dzisiaj wygląda, to jest troszeczkę nowa rzecz, eksperymentalna. Pierwszy raz coś takiego robię, że akurat pokazuję tutaj ekran z filmem. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy lubicie taką formę, czy wolicie mnie pięknego na całym ekranie. Dobra, lecimy dalej. Nieznacznie, bo o 200 tysięcy wzrosła liczba subskrypcji Hulu. Także platforma ESPN Plus zanotowała wzrost o 0,2%. Już niedługo Hulu wraz, połączy się wraz z Disney Plus i będzie to jedno. Disney Plus będzie droższy. No i to nie jest dobra wiadomość. Mam nadzieję, że nie u nas, niekoniecznie w Europie. Dział streamingu Disneya wciąż przynosi straty. Jednak Bob Iger pochwalił się tym, że stratę udało się obniżyć o 26%, więc porządnice. Pieniądzury, cześć, raz ja rozwitam Cię bardzo serdecznie na TikToku. Było to możliwe m.in. dzięki niedawnemu podniesieniu cen subskrypcji. Znaczy nas doją, krótko mówiąc. A to już nie jest fajnie. Szef Disney liczy na to, że do końca przyszłego roku uda się uczynić streaming przedsięwzięciem rentownym. Aby to osiągnąć, planowana jest kolejna podwyżka subskrypcji. Czyli znowuż nas yy, ściągną więcej kasy. Powiązana zostanie ona z połączeniem Disney Plus z Hulu i ESPN Plus w jedną apkę. Pytanie, bo akurat tutaj jest, jest temat piłki nożnej i w ogóle no ESPN Plus, to mi się głównie kojarzy jak najbardziej ze sportem. Czy ktoś z Was ogląda ESPN? Domyślam się, że to jest może dostępny jakiś kanał w Polsce. Ale też, no, jeżeli pomyślcie jeżeli kolejny gracz wejdzie w, w sport, no bo w tym momencie już mamy tak, część rzeczy mamy dostępnych na, jak to się nazywa? Na Waja Play, płatne. Część rzeczy mamy dostępne na, na Polsacie i na Eleven Sports płatne, osobno, część rzeczy oczywiście mowa o sporcie, dostępny jest na Kanal plus w tym momencie zapowiadają jeszcze się chyba Disney, no z tym ESPN+, plus. no jeżeli tak będziemy musieli, nagle okaże się, że słuchajcie, będzie tak, że La Liga obejrzymy sobie Roberta Lewandowskiego, obejrzymy sobie w, na Polsacie, czyli na, na Eleven, Puchar Króla trzeba będzie wykupić na przykład Kanal Plus, Ligę Mistrzów na przykład na Polsacie, tak jest, Ligę Europy, to masakra, skąd na to brać pieniądze jeżeli to już taki jeden gracz się, no, nie rozumiem, naprawdę, nie rozumiem. Eiger jednocześnie formalnie zdeklarował, że Disney wykupił od Comcastu brakujące udziały w platformie Hulu. Okej, to dla nas... Mało mnie interesuje. Najgorszą wiadomość dla użytkowników Disneya ogłosiła CFO Disneya. Zapowiedziała na zmianę strategii dotyczącej oferowania użytkownikom treści. W ramach zmiany część materiałów obecna na platformie zostanie z nich zdjęta. Czyli krótko mówiąc, pewnie jest część materiałów, która jest nierentowna, gdzie nie opłaca im się, no bo nie tylko są ich produkcje, które po prostu się nie klikają. Wiadomo, że nie klika się, nie jest oglądana, no to nie ma potrzeby tego kontynuować. Ja też miałem tutaj na kanale formaty, które... Były i zniknęły, bo po prostu nie oglądaliście, no to samo pewnie będzie u nich. A też może się okazać, że po raz wtóry kolejny serial jest robiony i tylko i wyłącznie ogląda go Skruch i Jurek Piechota, i Kamala Iron i Lancel, no więc dla nich nie będziemy robić więcej. Disney idzie w ślady Warner Brothers, która pod rządami Davida Zasława także zmieniła swoją politykę dotyczącą streamingu kontentu. Ależ piękne polskie słowa: streamingu contentu I już zaczął usuwać serial z platformy Max. McCarthy zapowiedział również, że Disney będzie produkował mniej treści na potrzeby platform streamingowych. Niestety nie podzieliła się żadnymi szczegółami, ponieważ Disney Plus w dużej mierze stoi produkcjami Marvela, Star Wars oraz produkcjami dla dzieci. Fani tych uniwersów mogą czuć się zaniepokojeni. Czy Wy, fani Marvela, czujecie się zaniepokojeni? Zaraz to jest sprawdzę, co, co piszecie. Zaraz sprawdzę coś, co się dzieje. No. Ja mam tak, no ja w tym momencie kupuję Disneya rocznie, bo to mi się opłaca bardziej. No to tak samo macie jak Wy, prawda, że kupuję rocznego i płacę za, płacę za 10 miesięcy zamiast za, za 12, no ale to jest ciągle trochę, bo tam jest to jest kilkanaście euro w moim przypadku yy, miesięcznie, więc dosyć, dosyć dużo. Już tutaj patrzę, co, yy, co piszecie. Bagiński kręcił za 60 milionów i zbytnio niby nie wyszło. Tak, chodzi o, o rycerzy Zodiaku. Miałem oglądać, ale powiem, powiem że odpuściłem w ostatniej chwili i stwierdziłem, że zamiast tego obejrzę matkę. Cześć, Joigl, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj bodajże zaakceptowałem twoje, twoje zaproszenie na, na webie, także dziękuję bardzo. Ja akurat na, na bakier jestem z webem. Dziś obejrzałem, pisze Marcin Lisiewski, starego kruka i oby nie było reboota. Zulejt już jest, już jest w planach. Jak o filmach mowa, to w tym tygodniu byłam na Strażnikach 3, i, i nic w MCU nie było tak dobrego od czasu Strażników 2. To zgadzam się, bo ostatnimi czasy, no co mieliśmy? Mieliśmy tego koszmarnego Antmana, który dobrze wiecie, że mi się nie podobał, i równie dobrze, gdyby tam Antmana nie było, gdyby zamiast niego był Daredevil, Spider-Man, Batman czy Kononowicz, też by nie było niczego. Niczego, niczego by nie było. Mieliśmy Eternals, który też nie powalili. Czarna wdowa, która może być. Ostatni tor to delikatnie mówiąc do zapomnienia, więc zgadza się jak najbardziej. Dobry, dobry film. Brandon Lee był jednym ze swoim, w swoim rodzaju w kruku, zresztą w filmie Pierścień Ognia też spoko. Mhm. Więc trzeba było pozwalniać pracowników. Oni zwalniają teraz wszyscy na potęgę, zwalniają teraz chyba, bo swoją europejską siedzibę w Irlandii ma chyba Twitter. To też, też rzeczywiście zwalniają ludźmi. Ludzi po prostu grubo, grubo. Ja dziwię się, że do dziś nie ma jakiegoś streamingu z klasykami na pewno i dużo osób żyjących z sentymentem amerykański ninja, Freddy Krueger czy inne filmy yy, o Wiesz to problem jest taki właśnie, że yy, na przykład yy, Freddy Krueger, czyli to jest New Line Cinema, właścicielem New Line Cinema jest Warner Brothers. Teoretycznie powinno to być na maksie dostępne, co nie? Ale że nie jest, no to akurat na to nic nie poradzimy. Amerykański ninja, tu jest problem z prawami. Ja osobiście na przykład używam Amazona. Amazon Video, prawda, wykupiłem sobie 49 zł miesięcznie, wróć rocznie. To nie jest jakiś wielki wydatek, jeżeli, jeżeli ktoś Was chce sobie założyć konto na Amazonie, a nie wie, jak to zrobić na kanale, jest materiał o tym, jak założyć, założyć konto. No i tak, zgadza się. To właśnie mówiłem już nie do końca, że to była Krzysiu Lesiu jakiś czas temu wyliczył, że żeby wszystkie ogarnąć te platformy streamingowe, to było przed Sky Showtime, to trzeba było dawać 500 zł miesięcznie, czy jakoś tak, że po prostu yy, grubo. Pierwszy raz, teraz usłyszałem o apsy SPN, no bo domyślam się, Jurku, że ona pewnie działa bardziej na, amerykańskie, na amerykański rynek, co nie? Amerykański Ninja Classic, najlepszy z najlepszych, TC 2000, Bolo Young, piękna sprawa, VHS-y to było coś pięknego. Tylko Doctor Strange, dwójka z czwartej fazy, oceniam równie wysoko. Nie wiem, czy Spider-Man to też jest czwarta faza, czy jeszcze trzecia, ale też mi się w miarę, w miarę podobał. Ostatniego Tora do dziś nie widziałem. Nie tracisz, naprawdę nie tracisz nic, bo to nie jest rewelacja. Amerykański Ninja jest na YouTubie lub z CDA za darmo, pisze Mark, także możecie sobie popatrzeć. Jeszcze zapomniałem oczywiście, że jest CDA premium, bo ja raczej, raczej staram się mówić o, o legalnych. Dużo klasyków, na przykład starych horrorów jest na F Flix Classic. Mnóstwo jest tych platform, naprawdę to już jest do wyboru, do koloru, co tam chcecie, to możecie sobie znaleźć. Dobra, patrzymy, co tam się, co tam się dalej dzieje. O, proszę bardzo, kilka słów o komiksach, bo skoro tutaj mamy komiks o maniaku, więc zaczniemy od może od Marvela. Marvel ma problemy, z zablokowaniem zdjęcia do Daredevil Born Again. Podaj nam deadline. Oczywiście to ma związek ze strajkiem scenarzystów, także by oddano, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, również Art hard, hard Handmade, również pozdrawiam Cię na TikToku, bardzo mnie cieszy, że jesteście. Słuchajcie, kurczę. Czasami człowiek myśli, że jak rano wyciągnie Kershera, zrobi... Zrobi przed domem beton, wyczyści to wieczorem nie będzie z tego powodu kaszlał i nie będzie bolał gardła. Nic bardziej nic bardziej mylnego. Jesteśmy w czasie drugiego tygodnia strajku scenarzystów amerykańskich. Kolejną ofiarą konfliktu została nowa serialowa produkcja Disneya. wróć Marvela. Daredevil Born Again. Jest i ja jestem ogromne, bo. Stanarzyści oczywiście domagają się przede wszystkim więcej kasy i lepszego traktowania, ale głównie chodzi o to, że gdyby Hollywood, ogólnie powiem nie konkretne studia, ale gdyby Hollywood zgodziło się y, pierwszego dnia na y, ich wszystkie, powtarzam, wszystkie żądania, to kosztowałoby to Hollywood około 400 milionów dolarów. Tyle, bo tam chodzi głównie o podwyżkę, o to, że y, ostatnie kilka, chyba kontrakt ostatnio był, y, chyba z 10, czy tam 11 lat temu był. Omawiany. Ale w tym momencie, ponieważ no, strajk się przyciąga, no to w tym momencie już Hollywood za ten strajk zapłaciło, uwaga, miliard 200 milionów dolarów. I nie chcą ustąpić. Czyli jakby to nie liczyć, są 800 baniek ekstra w plecy niż to, co by mogli. No ale to jest na zasadzie, nie, nie. Ja jestem ziomal, ja mam rację, uch, ha, będziemy krzyżyć, będziemy się bić. No. Zabawne, po prostu zabawne. Lecimy dalej. Problem Daredevila nie są związane z brakiem scenariuszy, te zostały już dawno przygotowane. Kłopot wynika z tego, gdzie kręcony jest serial. Otóż zdjęcia powstają w Nowym Jorku i jego okolicach, a to oznacza, że strajką scenarzyści mogą organizować bezpośrednie protesty w okolicach planu zdjęciowego. Czyli tak nie do końca, ale jednak. To właśnie stało się w poniedziałek. Część członków ekipy odmówiła w takiej sytuacji przyjścia przejścia przez linię strajkującej i wejścia na plan. W związku z tym praca została sparaliżowana i ostatecznie zdecydowano, zdecydowano się o zakończeniu na ten dzień zdjęciowy bez wykonania choćby jednego ujęcia. Zdjęcia do nowego serialu trwają od dwóch miesięcy i według pierwotnego harmonogramu mają jeszcze potrwać dwa tygodnie. No to pewnie coś tak się nie, nie, nie stanie. Zresztą ostatnio yy, czytałem biografię danego Trejo. Niesamowity facet. Słuchajcie, to co on przeszedł, to co on przeszedł, polecam każdemu to że, on, to, że on pojawia się w filmach, gdzie odkłada łyżkę Chili, to nie jest, nie jest bez kozery, ale po prostu facet jest niesamowity. Naprawdę do naśladowania wzór. Ale wracając do serialu Daredevil. Projekt pomyślany jest jako kontynuacja serialu Daredevil, który powstał dla platformy Netflix. Główną rolę zagra w nim Charlie Cox. Powrócił również John Berntal jako pani i To jest właśnie bardzo dobra. Informacja. Tytuł serialu inspirowany jest klasyczną komisją serium z 1986 roku autorstwa Franka Millera. Jednak sama fabuła ma odbiegać od tego, co znają fani. Jak bardzo? Na razie nie ujawniono. Der Devil Born Again będzie się różnił od Netflixowego poprzednika. Niższa będzie jego kategoria wiekowa, za to zwiększy się liczba odcinków. Na Disney zobaczymy 18 odcinków. A to nic mniej więcej, mniej, mniej więcej, tylko znaczy, że film nie będzie już. Jaka jest niższa niż 18? 15 to będzie PG15, tak? Znaczy w Irlandii jest jeszcze 16, to może też będzie, ale czy będzie w Polsce, czy będzie w ogóle na świecie? No. Nie podoba mi się to za bardzo, ale zobaczymy, no. Bo oczywiście jest pewna granica rzeczy, których y, mogą pokazać, tak, prawda? Może być na przykład tam co jakiś czas, na przykład tam jest wyznaczone, że co, umówmy się, co 10 minut może paść bluzk. Nie może być krwi pokazany, albo może być pokazany tylko tyle i tyle i dziękuję bardzo. No i różnego rodzaju, oczywiście, sceny rozbierane, które mogą być umieszczone tak, a nie inaczej. No zobaczymy, jak to będzie wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Marvel ma problemy, drastycznie spada jakość filmów. Patrz, ostatni Antman. Ostatni Antman to mówiliśmy wcześniej o Eagle, to była delikatnie mówiąc porażka. Mega, pani Daredevil Devil, najlepsze seriale Marvela. No. A dlatego, że produkował je Netflix. Netflix. Chociaż z drugiej strony też Netflix trzeba pamiętać, oprócz tego, że zrobił no, świetnego Daredevila i naprawdę dobrego Punishera, Zrobił również Jessica Jones, gdzie pierwszy sezon był OK. Drugi również. Potem dostaliśmy Luka Kidd, gdzie pierwszy sezon był OK. Drugi jest do zapomnienia. Pojawił się Iron Fist, gdzie w ogóle całkowicie zapominamy o tej produkcji. Wymazujemy nie ma. No i jeszcze było. Był taki miks, tak zwany crossover, to było chyba Defenders, czy jakoś tak, i tego w ogóle się już nie, nie dało oglądać, także no, różnie to było. W serialu Daredevil też nie widziałem, tylko filmy z Affleckiem i film z Affleckiem Farelem. Scenarzysta Kevin Smith, również widziałem ten film w dwóch, w dwóch e, wersjach: wersję reżyserską i producentką. Reżyserską to jest tak troszeczkę może od pół godziny dusza, ale nie, dalej film nie jest, nie jest genialny. Cześć, a witam bardzo serdecznie. Przez strajk zdjęcie do Last of Us też wstrzymano. O Last of Us też będziemy dzisiaj gadać, bo dostał kilka nagród MTV. Ten stary film, mówię, że był, był zły, bo tak naprawdę, ale jednak coś sobie miał. No, miał sobie Bena. Bena Zgadza się. Dziękuję bardzo. Defender, czyli potwierdzać, że to było Defenders. Przepraszam bardzo. Przypomnę, że omawiamy sobie co nam fajnego, ciekawego wydarzyło się w minionym tygodniu w świecie. Kultury i sztuki. Panie i panowie, dalej jesteśmy w komiksach, bo się dalej dzieje. Tym razem pogadamy, powiemy słów, kilka na temat Superman Legacy. Wiemy, jak aktorzy walczą o główne role w filmie Jamesa Gunn. Podaję The Hollywood Reporter. I tak popatrzyłem na te zdjęcia, zanim wam pokażę. Tak popatrzyłem na te zdjęcia i mówię: Kurde, to jest Henry Cavill, tylko że taki o 20 lat młodszy, więc po co go? Po co go było rzeczywiście ruszać? No ale zobaczycie. Na początku przyszłego roku powinny rozpocząć się zdjęcia do komiksowego widowiska Superman Legacy według scenariusza i w reżyserii Jamesa Gana. Ma ono wylać fundamenty pod nowe ekranowe uniwersum DC Comics. Redakcji The Hollywood Reporter udało się dotrzeć do informacji, którzy aktorzy biegają się o trzy kluczowe role w filmie: czyli Clarka Kenta w well, Supermana, jego ukochanej Lois Lane, a także arcywroga, czyli Lexa Lutora. Więc po pierwsze, zaczynamy tutaj, tak? Proszę bardzo. Jeśli chodzi o tytułowego bohatera, Gunn, będący jednocześnie jednym z włodarzy DC Film, ma na oku trzech kandydatów. Jeden z nich jest David, David Cornswet, właśnie go widzicie na zdjęciu, który wystąpił niedawno u i God w horrorze Pearl. Podobno już na początku czerwca aktor ma wziąć udział w próbach kamerowych. Tożsamość jego rywali pozostaje na razie nieznana. Ja I tak popatrzyłem na niego i mówię, to jest młody Cavill. To jest młody Henry Cavill, normalnie o co tutaj chodzi? Czemu, jak, gdzie, co. No, po prostu. Panie i Panowie, Panie i Panowie, znakomitość w naszym, naszych szeregach. Cześć, Ormando, witamy Cię bardzo serdecznie. Tak, to właśnie z Ormando miałem, już prawie powiedziałem, przyjemność, ale nie okazję komentować wczoraj na jego kanale na żywo wyniki, no i cały przebieg Eurowizji. Wracamy do, do Supermana. Na początku tego roku internet obiegły. Była pogoska, że Supermana ubiega się znany z serialu Euforia Jacob Elordy. THR zdementował tę plotkę. Ponoć aktor nigdy nie wyraził oficjalnej chęci wzięcia udziału w castingu. Poważnymi kandydatkami do roli reporterki Louise Lane są Emma Mackie z jednego z seriali, a także Rachel Brosnan z Wspaniała pani Maisie, Phoebe Daneworth z Bridgertonowie, a także Samara Waving, którą mieliśmy ostatnią okazję zobaczyć w krzyku 6 hollywoodzkie Wieści niesie, że Brosnan wypadła fantastycznie na przesłuchaniu, ale ostatecznie może nie otrzymać roli z powodu wieku. Aktorka ma bowiem 32 lata, a Gan chciałby, aby główni bohaterowie mieli po 20 kilka lat. No to też przy okazji fakt taki, że no, skoro mamy aktorów 20 no to mogą dłużej, dłużej zostać w serii. Po mamy akurat te aktorki, możecie sobie zobaczyć, jak one wyglądają i która z Was by rzeczywiście, według Was, która z tych aktorek nadawała się do tego, ażeby wystąpić w roli Lois L. Lane. Ostatnia ważna rola do obsadzenia to miliarder i geniusz zła Lex Luthor. O, tam jest że jasno śmiga. Według The Hollywood Reporter jednym liczącym się w tej chwili nazwiskiem jest do zagrania w tej postaci jest Nicholas Holt, Renfield i No, też przy okazji można go pamiętać z X-Menów, jeżeli dobrze, dobrze wiecie. Bestia, tak? Bestia, Hank, jakiś tam, jakiś tam bestia. Kandydaturę aktora wspiera wytwórnia Warner Bros., która uwielbia go od czasów Mad Maxa na drodze gniewu. Mam nadzieję, że to ten aktor, że nic nie pomyliłem. Bo byłoby niefajnie. Nie Superman Legacy trafi do kin w lipcu 25. Film ma opowiadać o młodym Supermanie, który mierzy się z własnym dziedzictwem i ziemskim wychowaniem. Nowy Clark Kent będzie ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia. Czyli wiecie, guma, guma, guma balonowa Coca-Cola i rock'n'roll. Coca, coca Nowy Clark ken będzie ucieczniony, a także będzie kierował się ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką, więc zawodowo, naprawdę zawodowo, ale to nie wszystko, panie i panowie, bo kto jest z was tutaj, który pamięta takiego pieska, coś się nazywa Pankracy, bo tak pięknie zatytułowali, kto dogoni psa, super psa, krypto z jedną z gwiazd z Superman Legacy, jak podaje The Direct, okazało się, że jak najbardziej. Czy to ptak, to, to samolot? Nie, to Superman. Nie, to krypto-superpies, który, jak twierdzi James Gunn, wreszcie znajdzie swoją drogę na wielki ekran. No i dobrze, bo rzeczywiście ten zwierzak się już poniewierał wszędzie chyba. Jeszcze go nie było tylko w kinie. W rozmowie z Toronto Sun reżyser potwierdził, że krypto pojawi się na ekranie. Żartobliwie zaoferował też rolę Chrisowi Prattowi, który odpowiedział, że chętnie by się zgodził. Będzie godził, chodził na czworaka w kostiumie do motion capture, i mówił, o ile tylko dostanie wypłatę w kryptowalutach. No pewnie tak by przyjął z tysiąc bitcoinów, co? Nie miałby z tym problemy. Przypomnijmy, że ostatnia na wersja wcieliła się, a ostatnią animowaną wersję wcielił się Dwayne Johnson w filmie DC Liga Super Pets. No i rzeczywiście tak to wygląda. No okej, dobrze. Fajnie, że coś się dzieje, coś się krystalizuje, bo ostatnio mieliśmy posłuchaj, już tutaj zaraz zobaczę, zobaczę co piszeć, sobie ładnie ładnie cofnę, popatrzę co się dać. Zgadza się, panie i panowie, dawać łapy do góry, przybijać łapki, bo dzisiaj mało ich, a trzeba nam ich więcej. No i właśnie tak się powinien zachowywać moderator. Dziękuję, dziękuję bardzo. Barton powinien zrobić Batmana vs. Superman. Wiesz co tam było? Kiedyś, Martin, nie wiem czy pamiętasz, ale to nawet jeszcze było chyba na starym kanale, poczyniłem materiał 10 filmów, które nigdy nie powstały i właśnie między nimi, bo wtedy widziałem taki fajny dokument o, o tym Supermanie, który miał kręcić Barton, właśnie Tim Barton z Nicolasem Makidżem w roli Supermana. Już nawet były przymiarki, kostiumy i tak dalej, ale potem Warner Bros. wyciągnęło wtyczkę. No, może by to rzeczywiście było, było dobrze. W sumie, jak większość serii horrorowych dostał sequel po sukcesie Halloween, to bardziej znanych. Hmm? Samara Weavin, no tutaj widzę, że pojawiają się już. Tak, jak chcę jego. Jak chcę. Emma Maki całkiem spoko zagrała w śmierć na Nilu. Najlepszy element tego filmu, proszę bardzo, więcej dla fanów Herkulesa Poirot Kamalo kręcą kolejną część i również Kenneth Branagh powraca w roli reżysera, także w roli Herkulesa. Superman i Panisher potrzebują koniecznie odświeżenia. No, będzie, będzie odświeżany Panisher ale znowuż go, go zagra. Widzę, że chciałem pokazywać newsy, dobrze uczysz się. Wiesz, co dzisiaj pierwszy raz, tak? Próbuję. Jest, jest kilka rzeczy, które dzisiaj są eksperymentalne, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Hank Moody, nie, to był bohater Californication. No, widzisz. Superman nowy jest chyba niepotrzebny. Czas na panicera, bądź Spiderman, ale takiego wiecie, no tak naprawdę jest mnóstwo mnóstwo jest postaci, których nie potrzebujemy. Byśmy chcieli innych. Ile razy narzekaliśmy, że cały czas, kiedy dostajemy Batmana, to może nie cały czas, ale bardzo często jest Joker, Joker, Joker. W końcu dostaliśmy, chcielibyśmy innych dostać postaci, bo tam jest mnóstwo naprawdę. Począwszy od Killer Crocka, przez w końcu fajnie pokazanego Bane'a przez, przez Hardiego i tak dalej. No udało się, udało się jak najbardziej. Superman jest bardzo nam potrzebny. Superman na miarę naszych czasów. Dokładnie, dokładnie yy, tak, to, yy, tak to jest. Bo jeszcze morderstwo w ekspresie. tak wiem. W tym momencie to było dosyć dużo tych, tych Herkulesów yy, Puarosów, panie i panowie. A teraz słuchajcie, yy, nowość. Tego jeszcze, jeszcze nie było, tego jeszcze, jeszcze nie robiłem, więc zobaczymy, jak to będzie, yy, jak to będzie, panie i panowie, wyglądało. Amazon poleca w zeszłym tygodniu. Chyba tak, chyba wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu, a przynajmniej taką mam, taką mam delikatną nadzieję, informowałem was o promocjach, jakie właśnie były, jakie są promocje na Amazonie, że tam jakieś fajne sprawy i dosyć fajnie wam się to przy, przy, spodobało, więc stwierdziłem, że będę wam teraz co tydzień wybierał trzy produkcje, tak naprawdę rzeczy, które można kupić na, Amazon, na Amazonie.pl i w jakichś fajnych cenach. Więc akurat na dzisiaj mam przygotowane takie Pani, panowie ważna rzecz. Wszystkie te produkcje, te, te wszystkie filmy mają albo polskie lektora, polski dubbing, albo polskie napisy. Więc my zaczynamy tym razem panie panowie od Gladiatora. Gladiator. Jak najbardziej 89 ,76 zł 76 groszy. Więc wydaje mi się, że cena całkiem, yy, całkiem przyzwoita. Można sobie kupić na durejku. Chyba, nie no, na pewno nie będę panie panowie, nie będę wam przedstawiał Gladiatora filmu, mówił o co chodzi. Jeżeli chcecie możecie sobie zamówić, proszę bardzo. W tym momencie wrzucam link, link na czacie, możecie sobie kliknąć, one powinny być wszystkie aktywne i możecie sobie sprawdzić, zobaczyć, jak to, jak to wygląda. To dobry film, no, co, tu dużo, co tu dużo mówić. Kolejną produkcją i to jest zagwoska, tak? Bo to jest akurat y, tremor, czyli wstrząsy. Nie wiem, czy pamiętacie taki film. To był z Kevinem Baconem i Fredem Wardem, była pierwsza część, gdzie tam były właśnie y, te potworasy. To jest niby Blu-ray, niby jest y, box sześciu filmów, stwierdziłem, fajnie, kupię sobie to, będę miał 49 złotych 92 grosze, panie i panowie, tyle kosztuje sześć filmów, co, żeby było śmiesznie, na DVD jest drożej i stwierdziłem sobie, że mm, no, kupię sobie nie o wszystkie filmy, no się okazało, że nie, no nie, nie, niestety nie, nie ma, bo już teraz siódmy jest, pojawił się siódmy, siódmy film, tutaj już wam wrzucę, wrzucam link na, 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 na czacie, możecie sobie zamówić. Y, je, cały czas do tej pory jest tylko jeden aktor, jedna postać, która się pojawia, w jedynce będziecie pewnie widzieli o kogo chodzi, ten facet, który zawsze z bronią chodził, który kupował broni i tak dalej, i tak dalej, on cały czas się pojawiał różnego nie ma już nikogo, ja sobie tę wersję jak tutaj zresztą widzicie, zamówiłem kilka dni temu tutaj ważna sprawa, mówiłem, że wszystkie mają sprawdziłem, tutaj jest sześć filmów, ale tylko druga, trzecia, czwarta i piąta część mają polskie napisy, reszta, reszta nie ma, ale to po prostu jest masakra tych klasyk w kultowych horrorach powinno być, powinno być, ale jakoś nigdy wiecie, do kultowych horrorów to wy Nominujecie filmy, i to potem wy na nie głosujecie, ale nigdy nie nominowali się wstrząsów, a jak najbardziej mogą się, się pojawić. Teraz jest już grubo, bo z tego co pamiętam, Michael Goss, się nazywa ten, ten aktor, no to w tym momencie on już gdzieś tam po Australii śmiga z tymi potworasami, z tymi yy, Graboid, tak? Aż nawet nie pamiętam, jak one się, jak one się yy, nazywają, ale rzeczywiście przydałoby się, można byłoby wstrząsy. No w tym momencie omawiam on, omen, potem jest dniogowy, a później wybraliście podpowiedźcie mi, co wybraliście, bo ostatnio było losowane i nawet nie pamiętam, co wybraliście, ale kolejną produkcję rzeczywiście yy, wybraliście i będzie, będzie omawiana. Topór, o, topór będzie omawiany. Także jak najbardziej. I trzecią, yy, wstrząsy, sześciopak Blu-raya 49,92. Tutaj widzicie, oj, tutaj widzicie, jest, jest cena. I trzecią rzeczą, którą dla Was przygotowałem, to są chłopcy z Ferajny, Panie i Panowie. Jest to wersja oczywiście 4K, dwa Blu-rayasy za 52,63. Jeżeli macie ochotę sobie kupić, proszę bardzo, również wklejam link na, na czacie. 52,63 to nie jest rzeczywiście wysoka, wysoka cena. Prawie tyle samo DVD. Patrzcie, kaseta, kaseta VHS, kaseta VHS, 78 zł na VHS można kupić. No, coś, coś pięknego rzeczywiście. Oczywiście darmowa dostawa, jeżeli macie Prima, a ja mam Prima, ponieważ jak mówiłem wcześniej, już za 49 zł za rok sobie... Sobie kupiłem, nabyłem sobie drogą kupna, jak to mawia siostra Anastazja. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o Amazon, na który nam coś polecam. Mam nadzieję, że coraz fajniejsze. Będę starał się różne gatunki filmów wrzucać, akurat w tę, w tę rubrykę. Ja też staram się, to mi bardzo różnie wychodzi, wrzucać to na, na, albo na Twittera, albo na, na Facebooka, gdzieś tam właśnie jakieś fajne rzeczy. Na przykład ostatnio sobie kupiłem Batmana no tego właśnie z Patisonem wersja chyba trzypłytowa 4K za bodajże 50 zł normalnie więc co to znacza Oznacza, to że taka produkcja ma mnóstwo naprawdę z różnego rodzaju dodatków a to ja bardzo bardzo lubię no i też mam jest w Polsce dotarło do Polski także będę na wakacjach w Polsce sobie odbiorę w Empiku kiedyś były płyty DVD klasyków w opakowaniach stylizowanych na VHS szczęki i Targi orazki to musiałoby fajnie wyglądać naprawdę na półce takie ach coś, pięk, coś pięknego Mógłbym nominować Bloba również. Pamiętam, a to jest Blob chyba z lat 80. i tam też był Blob z lat 50. Tak mi, się, tak mi się wydaje. Wstrząs jak Krytersy, Boże, jakby dałbym, że na starym telewizorze, bo na fauchaje się to obejrzeć. No, widzisz, Krytersy, a widzisz. A Krytersy były omawiane. Krytersy były omawiane w dziale, w dziale kultowe, kultowe horror. No więc rzeczywiście coś w tym, panie i panowie. Panie i panowie, yy, sekundkę, wypnę sobie herbatkę, bo mi to gardło strasznie daje dzisiaj yy, popalić. Słuchajcie, zaczynamy gadać o yy, nagrodach. Cześć, Adrianie Natiutku, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Teraz pora na nagrody, ale jeszcze nie te, na które będzie czekać, tylko nagrody MTV. Okazało się, że przyznali, rozdano nagrody. Yy, no wiadomo, że to było wszystko w, yy, w cieniu, tak, w strajku tego hollywoodzkiego scenarzystowego. Więc yy, to było to, no ale słuchajcie, o tym sobie również, również sobie pomówimy. Trzy nagrody MTV dla The Last of Us, Krzyk 6, Tom Cruise, Stranger Things też wyróżnieni, podaje The Hollywood Reporter. W niedzielę poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji nagród MTV. Oczywiście było to w zeszłym tygodniu, no ale ponieważ dopiero teraz się widzimy, więc wiadomo jak jest. Wielkim wygranym okazał się serial The Last of Us, którego do dzisiaj nie widziałem, bo do dzisiaj nie ma Maxa, bo w Irlandii oczywiście nie ma, no ale to trudno który jako jedyny zdobył trzy złote popcorny. Popy, popy chciałoby się powiedzieć, co Armando? Po dwie statuetki powędrowały do gwiazd filmu Krzyk, sześć serialu Stranger Things, aktorskie wyróżnienie otrzymali Tom Cruise i Jenna Ortega. No i bardzo ładnie. Ceremonia ogłoszenia nagród MTV odbyła się pomimo trwającego strajku scenarzystów. Pierwotnie organizatorzy planowali utrzymać transmisję na żywo. w WGA, czyli Stowarzyszenie Scenarzystów, ogłosiło jednak, że będzie protestować przed czerwonym dywanem. No to nie wyglądałoby dobrze, co? Na zasadzie, e, kasa, kasa, przepraszam bardzo, ja tu idę odebrać czek na ileś tam dolarów. W tej sytuacji MTV zrezygnowało z show na żywo. Zamiast tego cała impreza została nagrana i zaprezentowana widząc z odtworzenia. To pozwoliło na udział w nim Drew Barrymore. Aktorka miała być gospodnią gali, ale ogłosiła, że rezygnuje z tej roli w geście Solidarności ze strajkującymi scenarzystami. Strajkujący wspierali yy, także odbierających nagrody w nagranym przemówieniach dziękczynych Jennifer Coolidge, matka Stiflera, która odebrała nagrodę honorową Comedy Genius, stwierdziła, że solidaryzuje się ze scenarzystami, którzy walczą o prawa artystów. Również Pedro Pascal postanowił publicznie poprzeć strajkujące. No i bardzo ładnie. I teraz słuchajcie, rozprzestrzamy teraz nagrody. No niewiele ich jest, ale zawsze, zawsze to coś. Więc y, nagrody MTV 2023. Najlepszy film Krzyk 6, najlepszy serial The Last of, of Us, występ aktorski w filmie. Tom Cruise w filmie Top Gun Maverick, rzeczywiście zasłużył. Występ aktorski w serialu Jenny Ortega w serialu Wednesday. Bohater Pedro Pascal The Last of Us. Złoczyńca Elizabeth Olsen z Doctor Strange of Obędu, czyli wiadomo Szkarłat na Wiedźma, Scar Scarlet, Scarlet Witch. Pocałunek Madison Bailey i Rudy Pankow za Outer Banks. Występ komediowy Adama Sandler Zabójcze Wesele. Przełom aktorski Joseph Quinn Stranger Things, Walka, czyli Courtney Cox, Gaze, Weather, Ghostface, Krzyk 6, no niekoniecznie. Najlepsze zagrane przerażenie, Jennifer Coolidge, Biały Lotos, duet Pedro Pascal i Bella Ramsey, The Last of Us, bohater, bohaterska obsada Stranger Things, piosenka Taylor Swift, Karolina, gdzie śpiewają raki. To są wszelkiego rodzaju nagrody, co myślicie? Czy byś, czegoś byście nie przyznali, albo coś byście dali komuś innemu? Hmm? Napisz mi, jak to, jak to jest u Was? Czy rzeczywiście serial Delas o Was jest The Best of the Best of the Best? Pan Wąski jest zebeściak. Jego, jego, jego mafia też. Już tutaj patrzę, co piszecie. Hmm. Eee, złoty fanko popy. Nie, no to akurat y, chodzi o to, że Ormando, który prowadzi swój program, i się nazywa y, pop. Tak na marginesie, Jack Nicholson pojawia się na meczach LA Lerke z Joker. Jeszcze żyje, tak widziałem, bardzo ładnie go przywitali. Zresztą nawet chyba Krzysiu Lesiu, tutaj jest, rzucał na Twittera, jak, jak go przywitali. Pięknie, naprawdę pięknie, ale to dobra, dobra sprawa. Mam nadzieję, że będziesz pokazywać newsy na kolejnych streamach, wygląda to lepiej. Jeżeli Wam się podoba, jeżeli ta forma Wam się podoba, to jak najbardziej nie ma problemu. No, akurat tak jakoś to jest zabawne, bo już nieraz uczestniczyłem w różnego rodzaju streamach, jak chociażby u, przecież u Ormando, i on tak właśnie robi. A ja stwierdziłem, mówię, że spróbuję, zobaczę, bo tak patrzyłem po, po tym, co się dzieje oczywiście. Względem oglądalności, no i stwierdzimy, że chyba będzie trzeba coś nowego wymyśleć. Olsen zasłużenie. Bardzo mi się to Teraz o was piękna gra. Oczywiście pierwsza część serial bardzo mi się podobał. Cieszę się, że nie przyłożyli jeden do jeden fabuły gry, zdrożało coś od siebie, bo to frajda dla gracza zobaczyć nieco inną historię. No i proszę bardzo. Dla mnie najlepsza walka to Joel w finale The Last of Us. Okej, okay, nie zdradzajcie więcej, bo jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję w końcu go kiedyś obejrzeć. The Last of Us jest super. The Last of Us, elita, elit. No to pięknie, więc rzeczywiście mi się wydaje, że to wygląda dobrze. Trzeba będzie to trzeba będzie to ogarnąć, trzeba będzie to zobaczyć, No, warto. Tylko ja mam właśnie ten problem, czekam aż to dziś pojawi się legalnie, bo pewnie, pewnie już na jakichś streamach, na jakichś tam innych innych pierdziaka, to można już zobaczyć. Ale ja to najpierw chcę zobaczyć no, na legalu, na spokojnie, żeby nie, nie było głupot. A teraz pewnie rzecz, na którą czekaliście, a pewnie, na pewno kilka, kilka osób. Będzie kilka słów o bejba, bejba. Tak, bejba, bejba. I teraz mówię, sekundkę, muszę się ładnie uczesać, zrobić. I mówię teraz do wszystkich tych, którzy jechali po mnie jak po burej kozie. Tak, przypominam, że robimy dzisiaj dogrywkę na naszym Discordie, tam Wam pokażę, co, co, co było pisane. Dalej, 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 nadal, ciągle, cały czas. Nie podoba mi się występ, jak najbardziej, bl Blanki, nie na Eurowizji, tylko w finale TVP. Tam po prostu fałszowała, tam była beznadziejna, tam była nijaka, ale w tym momencie mamy y, nagrody. No, Eurowizja 23 znamy dokładny wynik i powiem Wam, bo wiadomo, że w tym momencie... Blanka zajęła 19 miejsce na 26 możliwych. No i słuchajcie, czy to jest sukces? No to jest tak nieraz y, piłkarskiej użyję analogii, bo dzisiaj jest, jest dużo, dużo fanów piłki noży. To tak jakbyśmy zamówili, że jest sukcesem, na przykład awansowanie do finałów y, euro, tak? Gdzie w grupie mamy. Pff, dajcie spokój. No to nie jest. To nie, to nie jest to. Ja za sukces, to powiem ze swojej strony, ja za sukces uznałbym top 10 top 10 gdyby było to było rzeczywiście fajnie. Blanka uzyskała panie i panowie 19. miejsce. Już wam tutaj pokazuję. Proszę bardzo. To jest Eurovision org, więc no jak najbardziej no bardziej się oficjalnie oficjalnie nie da. Więc słuchajcie. Blanka zajęła 19. miejsce i zgromadziła 93 punkty. Wygrała Szwecja 583 punkty, druga była Finlandia 526 punktów, trzeci Izrael 362 punkty. Co mnie bardzo martwi, co mnie bardzo martwi, Chorwacja była przed nami. To ten że tak powiem, kabaret, ta parodia, no jak to nie wyglądało dobrze, ale słuchajcie, ważna jest sprawa. Eurowizja zakończona, po wielkim finale poznaliśmy dokładne wyniki głosowania w obu półfinałach, w finale konkursu jak głosowała Europa, Australia i tak dalej, więc już Wam tutaj mówię, jak to, jak to pani i panowie wyglądało? Więc pierwszy półfinał, nas, mnie osobiście nie interesuje, bo tam nie było yy, polskie, ale w drugim półfinale była Blanka i tu jest bardzo ładny wynik. W drugim półfinale Blanka zajęła trzecie miejsce zdobywając 124 punkty. Wyprzedziła ją tylko Austria, 137 punktów i Australia 149, więc rzeczywiście. No co tu dużo mówić, bardzo ta piosenka się fajnie, fajnie przyjęła. Jeżeli na przykład popatrzymy w ten sposób, że tutaj Blanka ma 124 punkty, no to w drugim w tym pierwszym półfinale to by dało czwarte miejsce, więc też cały czas by jak najbardziej awansowała. A już jak to wyglądało w finale? Słuchajcie, podczas finału, finału wpływ na wyniki mieli też jurorzy. Każda krajowa komisja złożona z pięciu zawo z zawodowców. <laughs> z pięciu zawodowców, co wy normalnie tam bierzecie? Oddała swój komplet punktów od 1 do 12, czyli od 1 do 8, 10 i 12. Do głosów jury dodano sumowane punkty od telewizów z dodatkiem głosów reszty świata. W ten sposób publika miała 50,6 wpływu na wybór zwycięzcy. I tak, tak to wyglądało. Według jury, panie i panowie, już wam tutaj mówię, na 26 drużyn, 26 zespołów jury przyznało Blance 12 punktów, co dało jej 24 miejsce w głosowaniu jury. Więc delikatnie mówiąc, słabo. Słabo, albo powiem więcej, bardzo słabo, tragedia, porażka. Ale jeżeli chodzi o głosowanie widzów, no tutaj już jest zdecydowanie lepiej, bo w głosowaniu widzów Blanka zajęła 8 miejsce, zdobywając 81 punktów. Finlandia 376 punktów. I w sumie łącznym wynikiem oczywiście jest 19 miejsce Polski i 93... Punkty. No, oczywiście, wygra, wygrała, wygrała Szwecja. Tutaj są jeszcze półfinale, jak, jak głosowała Polska, ale to akurat, to akurat było, było widać. Reszta świata, jak głosowała. Proszę bardzo, w drugim półfinale reszta świata nie ma. Popatrzcie, reszta świata, jak głosowała, czyli chodzi oczywiście o Australię i Amerykę, bo w tym momencie mogli już głosować. W drugim półfinale nie umieścili Polski. Czyli gdyby tylko zależało od nie od Europy, tylko od reszty świata, to Blanka by nie weszła do finału, bo weszłaby Albania, Armenia, Austria, Australia, Słowenia, Belgia, Litwa, Islandia, Estonia, Grecja i nie. A jakby to było w finale, proszę bardzo, w finale również nie widzieli Polki. Nikt z, z Ameryki, nikt z Australii nie głosował na Polkę, więc rzeczywiście może. Osoby mogą mówić, ale skruch, ty jesteś głupi w ogóle, ty jesteś idiota, chowaj się dzbanie, to tylko takie naj, najładniejsze, że tak powiem, określone, jakie słyszałem. Ty, yy, ty, yy, jak to było, rosyjski trolu, ty patusie i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo, jak widać, yy, ja miałem rację. Powiem tylko, no Blanka zajęła 19 miejsce. W piątek słyszałem wywiad z Arturem Orzechem, czyli facetem, który jest no, guru Eurowizji, na, na nim, można powiedzieć, zjadł zęby i on nam, on powiedział, że on widzi Blankę w przedziale w finale oczywiście w przedziale 15 20 miejsce. Nie pomylił się w ani o jote, więc rzeczywiście yy, może 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 no według mnie trochę za nisko. Ja bym pewnie blankę widział. Widział może trochę yy, trochę wyżej. Zaraz to zobaczę, co, yy, co pisze, piszecie. Yy. Efic Eurowizja oficjalnie zmieniła swoją nazwę na Bejba. Tak, Bejba, Bejba. <grych> Blanka to takie disco polo, za rok powinien jechać zenek. Wiesz co, ja mi się nie, nie, nie wiem, czemu nie pojechał nikt z Disco Polo w ogóle. Też jeden z, z, z widzów, jedna z osób, które widziałem mówi, o story, co ty wiesz, co ty się znasz, Blanka, super. Na którejś tam, nie wiem, platformie ona, ona chyba to jest, to jest Warner Bros. czy Warner Music, nieważne tam, to wyświetlenie się tej piosenki ma 25 milionów. Sprawdziłem rzeczywiście, ale na przykład patrzę, Weekend, mówi tutaj Zenek, Weekend, ona tańczy dla mnie, 130 milionów. Popatrzyłem na kanał Blanki, bo ona ma swój kanał na YouTubie, 126 subskrypcji. Piosenka falo którą rozpoczynała swoją karierę, wrzuciła ją w 2013 roku i w ciągu tych 10 lat piosenka natłukła 21 tysięcy wyświetleń. Więc rzeczywiście ten sukces chyba się tak jakoś nie, nie przekłada. Awans do fazy grupowej ligi mistrzów, gdzie rywalami są real... O, proszę bardzo, może, było, może to byłoby coś takiego, co nie? No i z jednej strony Blanka, czyli no z drugiej strony Jan, czyli młodszy szpak, więc wybór był reprezentantem, więc naprawdę ciężki. Wiesz co, z tego co wiem, co było mówione, to publiczność zagłosowała na Jana, że Jan wygrał, ale właśnie jury stwierdziło, nie to jednak Blanka, a Ktoś pytał, czy to była jakaś zależność? Ponoć i teraz nie wiem dokładnie, ale charakteryzator Blanki to jest syn, wróć, to jest chłopak córki Edyty Górniak, czy jakoś tak. Jakieś takie dziwne, dziwne rzeczy. No ale widzisz. Słusznie prawisz: 19. miejsce to żaden sukces. Nie, no awans do finału nigdy nie powinien być sukcesem. Tak samo jak teraz mamy Sołzę, który ma awansować do finału. Nie, to nie jest. Awans z sukcesem byłoby, o, dziękuję bardzo, nawałka, ćwierć finału, to było rzeczywiście dobrze. Blanka nie powinna nas reprezentować z poziomu, którym reprezentowała na preselekcjach. Sorkie, ale tu wszystko śmierdzi na odległość jestem niemal pewien, że Jan był spokojnie kandydatem na top 10. Nie wiem, czy był kandydatem, ale zgadza się. No, jeżeli. Bo ja akurat nakręciłem szorta na podstawie tego, co widziałem w tych preselekcjach, w tym TVP, i to rzeczywiście ona tam fałszowała, to było niemiłosierne, to było brzydkie. Jak to posiadałem mojej córce, to Maja mówi: A co to jest normalnie? Ja mówię, to jest ona na naszym oficjalnym kandydatem na Eurowizję. Mówi, tak, ja myślałem, że to jakaś nastolatka sobie jaja robi. No. Tak to jakoś było. Też uważam, że Jan miał większe szanse, bo był oryginalny, a Blancia to Blancia. No, bejba. Dla mnie, dla mnie Blanka, dla mnie jedna oficjalna Blanka do dzisiaj to będzie, i to możecie się zgodzić albo nie, to jest Blanka ze Street Fightera na fliperach i to wszystko. Jeśli chodzi o imprezę, to tylko Albania i Australia miały w miarę fajne piosenki, źle się chciało słuchać, a reszta to a Niemcy, no to rzeczywiście to już było różnie yy, różnie, różnie. Ale czemu się dziwić, jej piosenka była radiowa i tyle, no Bejba Wizja, Bejba, Bejba Wizja, coś w tym rzeczywiście, coś w tym rzeczywiście jest. Może Bejba Wizja, może, może inaczej różnie to można nazywać. Jeżeli chodzi o Polskę, idzie na modzie z 20, w 24. wygra Jakadupa, to w 25 wyślą jakąś laskę. Nie, no to jest w ogóle paranoja, bo ja na przykład nie, nie ogarniam, nie ogarniam tematu, tak! Marcin Troll. Zresztą Krzysiu się się, dołączył się na, 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 na Twitterze do, do Gównoburzy, która była wywołana właśnie w e, Bo oczywiście, dobrze wiecie, że ja lubię korzystać z okazji no i na temat Eurowizji, nakręciłem cztery shorty, a one obejrzały się w, tam jakieś kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, także po prostu e, masakryczna duża duża sprawa. I to możecie sobie obejrzeć na YouTubie, na TikToku, na Twitterze, Instagramie, e, Facebooku i in LinkedIn, bo wszędzie tam, e, wszędzie tam e, e, wrzucam. Zobaczymy. Ostatnio widziałem, że plankę, piosenki na język niemiecki. O! No to musiało być coś rzeczywiście niesamowitego. Tak więc, Panie i Panowie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o blankę i tyle. Wydaje mi się, że więcej nie będę, nie będę komentował, chyba że na przykład jej gwiazda rozbłyśnie, na przykład to jak gwiazda Kleop, tak, po pomysłowianie. Teraz w tym momencie aż bo, boję się otworzyć lodówkę, żeby tam nie wyskoczyła jakaś Niskie ceny, czy coś takiego Czy któraś tam z tych kampanii, którą ona reklamuje Masakra Ale to zobaczymy, jak będzie Jak będzie wyglądało Lecimy dalej, słuchajcie, bo tematu jeszcze dzisiaj jest, jest kilka Cześć Jerzy, witam ci bardzo serdecznie na TikToku Kilka słów o horrorach, bo wiem, że tutaj kilka jest osób, które Uwielbiają horrory, uwielbiają się bać Słuchajcie, dziękuję za wszystkie Łapencje w górę Jest niesamowicie, a teraz Pogadamy sobie o tym, że nowy egzorcysta Się nie udał Opinie po pokazie testowym nie są optymistyczne. No i co ja bym miał miałbym powiedzieć Wam, który ja już od dawien dawna twierdzę, że Egzorcysta to jest film, który nie potrzebuje nowej wersji, ponieważ stara cały czas dobrze straszy, jest fajna, jest sensowna. To jest akurat się widzicie z Twittera. No, ktoś jednak stwierdził: nie, 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 będzie, będzie dobrze. W październiku do kin powinien wejść horror The Exorcist Believer, czyli requel. Egzorcysty Czekają chyba jednak poważne dokrętki Opinie po nowojorskim pokazie testowym Nie nastrajają bowiem optymistyczne Anglicy by a, a, Anglicy Irlandcy by powiedzieli No shit Sherlock Coś takiego byłoby Z informacji, która pojawiła się na Twitterze Wynika, że Egzorcysta w obecnej formie Nie podoba się widzom Ci, którzy mieli okazję obejrzeć aktualną wersję horroru Twierdzą, że film jest za długi I ogólnie mało straszny Większość zgadza się jednak, że jest w nim Jeden świetny jumpscare No jeden świetny jumpscare na dwie godziny Wow Brawo! O, dajcie spokój. A co wiemy o filmie? Proszę bardzo. Egzordysta powstaje według tego samego modelu: tego samego modelu co Halloween. Halloween zabija oraz Halloween finał. Halloween zabija oraz finał. Po prostu zapominamy o nich, nie ma ich. Film weźmie za punkt wyjścia oryginał i otworzy furtkę do rozgrywających się po latach kontynuacji. Z odpowiedzialny jest autor nowej trilogii Halloween, czyli David Gordon Green, więc czego się spodziewać? Tak. Film produkuje Blumhouse, Morgan Creek Universal i platforma Peacock, czyli ewentualnie w Polsce to będzie platforma Sky Showtime, które zapłaciły łącznie ponad 400 milionów dolarów za prawa do wskrzeszenia serii. Film pierwszy z zaplanowanej trylogii ma opowiadać o ojcu dziecku Odom Junior, które jak podejrzewa zostało opędane. W tym celu zwraca się do kobiety, która przed laty przeszła to samo i jest nią Chris McNeil w tej roli Ellen Burton z oryginału. Powiedziałbym, kurczę, no rzeczywiście niedobrze, ale od lat mamy to samo. Zresztą jesteście na, 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 na kanale dużo, dużo tutaj długo, to wiecie dokładnie, że Halloween, jak mówiłem, pierwsze było dobre, pierwsze z tej nowej trylogii, dwa i trzy to po prostu zapominamy o tym. I nie umieją, wróć, nie umią, sąsiad, oni nie umią, tak zgadza się, oni nie umią, powiedział Janusz, robić dobrych filmów. No, po cholerę, naprawdę, całą serię Exorcistę omówiłem. W, w cyklu kultowych horrorów. To były lepsze bądź gorsze, ale nie było beznadziejnych, nie było beznadziejnych produkcji. A tutaj proszę bardzo, wygląda na to, że będzie bardzo, bardzo słabo. <laughs> Poproszę Marcin jeszcze raz wieba. Be be. Bejba, bejba, bejba! Oje, oh yeah, bejba. Dla ciebie, proszę bardzo, i dla was prawie wszystko. Czyli Marcin oficjalnie jesteś szpiegiem? Tak, jestem szpiegiem. Działam w Irlandii. Dowiedziałem się, dowiedziałem się. Słuchajcie, uwierzcie mi. Pokażę wam jeszcze kilka, kilka rzeczy, a właśnie opowiem, bo, bo Discord to jest na Discord ten kanał to jest kanał y, audio. R Reklamy media ekspert mają tendencję do wyskakiwania z lodówki. No widzisz, coś w tym jest. I to dosłownie i w przenośni. Po Halloween ends zero zdziwienia. Zero, zero. Czemu mnie nie dziwi, że nowy Exorcista nie działa? Tak jak pierwsza Anna Bell, jeden jumpscare horroru nie. Czyli. No prawa autorskie bajurek. Słuchajcie, dobrze wiecie, że ja uwielbiam te właśnie rzeczy, które tutaj piszecie, czasami pewne rzeczy kradnę od Was, a czasami nie. W każdym razie, no, nie jesteśmy zdziwieni tym, że ten egzorcysta na razie póki co nie wygląda nie wygląda dobrze. To było do przewidzenia, pisze Adalet, że nowy egzorcysta się nie uda. Dokrętki, no słuchajcie, przy okazji nowego Martwego Zła było tak, że ono miało trafić na platformę streamingową, ale pokazy były tak dobre, tak się ludziom podobało, że jednak stwierdzili, nie, 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 nie streaming, tylko kino, no. Może coś się uda, wiecie? No. Może nie będzie to kolejny martwy zło, czy kolejny prey, prawda? Predator, ale może rzeczywiście coś wyjdzie z tego w miarę sensownego. A kolejna informacja, którą nam podaje Portal Deadline, to Hamil i Hiddleston w nowej adaptacji Kinga o twórcy Doktor Snu, Snu i Hash, więc w takim sensownie. Tom Hiddleston, tutaj widzicie go oczywiście, to jest Loki, no, między innymi Loki, ale. Grał, grywał też Wampiry, ale głównie znamy go z Lokiego oraz Mark Hamill, czyli y, Ostatni Jedi. To jest zaskakujące, że kiedy mówię Mark Hamill, to wszyscy jest Luke Skywalker, Luke Skywalker. A dla mnie, uwierzcie w to albo nie, Mark Hamill najlepszą rolą, jaką było mi okazję zobaczyć go, to nie jest Luke Skywalker wcale, ale Joker. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to powiem, że y, praktycznie biorąc, y, we wszystkich animacjach zapewne są wyjątki, ale właśnie w animacjach Batmanowych, czyli Warner Bros., pod głos, jak mieliśmy tutaj z jednej strony Kevina Conroy'a, a z drugiej strony właśnie był Mark Hamill jako Joker i był rewelacyjnie. Zagrają panowie główne role w The Life of Chuck, czyli Życie Chuckiego, albo Chucka. To adaptacja prozy Stephena Kinga, za kamerą, jest stanie Mike Flanagan, odpowiedzialny właśnie, jak mówiłem, za dr Sen, a także Hush. Co wiemy o filmie? Proszę bardzo. Całość oparta jest na krótkim opowiadaniu Kinga, wydanej w 2020 roku If It Bleeds się przypomina troszeczkę Predator. If it bleeds, we can kill it. To trzy mini opowieści, które łączy motyw fikcyjnej biografii Charlesa Kranza. To historia poprowadzona wstecz od momentu śmierci bohatera na, na guza mózgu w wieku 39 lat, aż do jego dzieciństwa, które spędził w nawiedzonym domu. Nawiedzony dom? Oczywiście, że tak. Scenariusz jest ukończony od kilku miesięcy, więc nie istnieje ryzyko, że na produkcję wpłynie trwający strajk. Hiderson ma zagrać głównego bohatera, zaś Hamil wcieli się w rolę Aubiego, jego dziadka. <grym> oj, 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 pauza, a to zawsze zleci. Oj, 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 będzie, będzie, będzie bolało. Mm. Chill ma zagrać głównego bohatera, za śmiechem wcieli się dziadka. Całość ma czerpać z innych kingowskich filmów, jak Zielona Mila, Skazania Szowszech, czy Stań Przy Mnie. To jest zaskakujące, prawda, że Zielona Mila, bardzo niehorrorowy film, Skazania Szowszech również, a Stań Przy Mnie, czyli Stand By Me, również, również daje, daje sobie radę. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw. No, może będzie, będzie dobrze. Ja. Doktora na snu, 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 jak tam wolicie, jeszcze, jeszcze nie, też nie widziałem, to jest to, że u mnie jest jedno kino i pytaliście, chyba ktoś dzisiaj na, na, na Twitterze zapytał, Marcin, kiedy by, idę do kina, kiedy będzie recenzja Dartania na musketeerów Ja mówię, no, u mnie jest jedno kino i nie pokazują wszystkiego. Pamiętajcie, Irlandczycy, tak samo jak Amerykanie i Brytole, nie bardzo chcą czytać w kinach. Naprawdę, to musi być albo... Albo dubbing, albo w ogóle film tylko i wyłącznie po angielsku, wtedy jest jak najbardziej. Marcin, recenzja jak Elvis z tym Baba. Marcin. Oh, baby, Coś tu może rzeczywiście jest. Kabaret Bajeczka, chyba? Nie, był jakiś taki kabaret, czy to było kabaret No Name? No nieważne, mniejsza większość. jakiś taki, taki, taki sketch trzech Elvisów, no i było. Nie kupuje zbytnio Hamila w roli Luka. Lepiej sobie poradził jako aktor głosowy między innymi wcielając się w Jokera i w Chakiego z 2019. No, problem z Chakiem jest taki, że ogólnie nie, nie był rewelacyjny, no ale ale wiemy, jak to, jak to wygląda przy okazji takich, takich rzeczy. No ja bym chciał zobaczyć, czy było do dobre, sensownie, ciekawie i fajnie. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze kilka fajnych tematów nam zostało. Teraz przejdziemy do Beetlejuice, Beetlejuice. I trzeci raz tego nie powiem bo nie chce się przenieść, ale panie i panowie, strajk mu nie straszny. Tim Burton szykuje Sok z Żuka 2 na przyszły rok i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Warner Bros. oficjalnie potwierdzi, że Sok z Żuka 2 powstaje. Co więcej, podał datę amerykańskiej premiery i jest to 6 września, więc pięknie, panie i panowie, na rocznicę kanału będzie można sobie omówić Sok z Żuka 2. Trwający drugi tydzień strajk scenarzystów nie sparali żywo produkcji, do której zdjęcia startują dziś w Wielkiej Brytanii. Więc, więc się u mnie za kręcą. Za kamerą stanie oczywiście Tim Burton, a przed nią pojawi się Michael Keaton, który powróci do roli tytułowej. Rewelacja. W obsadzie jest również inna gwiazda oryginalnego soku Zuka, czyli Winona Ryder. Fajnie, domyślam się, że Alec Baldwin chyba nie powróci. Jej córkę zagra jedna z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, czyli Jenny Ortega. Pięknie. W obsadzie jest także Justin Toro, znany z filmu Hydraulicy z Białego Domu. W jego przypadku nie ujawniono jednak, kogo gra. Oryginał z 1988 roku opowiadał o młodym małżeństwie, no ale to akurat chyba nie trzeba nikomu mówić o czym jest Sok z Żuka, jest to po prostu rewelacyjna komedia horror chyba tak trzeba powiedzieć, nie horror komedia tylko komedia komedio-horror. Prace nad kontynuacją kultowego Soku z rzuka trwają od ponad trzech dekad, ja wam co chwilę co chwilę mówię o tym, że jak najbardziej, już kręcą, kręcą. Najbliżej realizacji projekt był w latach 13-15 i jesienią 13 roku dowiedzieliśmy się, że Tim Burton nakręci film, a Michael Keaton powróci w roli tytułowej. W 15 roku do i dołączyła Winona na Ryder, a zdjęcie miały, że komor rozpoczął się w ciągu kilku miesięcy. W 16 roku Tim Barton zaprzeczał jednak, by był zainteresowany realizacją filmu. Przed trzema laty dostaliśmy z kolei informację, że Warner Bros. nie rezygnuje z projektu i zatrudni nowego scenarzystę. Plotki okazały się y, prawdziwe, i no, w 2021 roku powróciło ich na, na razie nie skończyło. Proszę bardzo, tutaj muszę dać pauzę, bo będzie, będzie demon. Y, no, zobaczymy. Jest fajnie. Bardzo mnie to cieszy, bo. To nie jest jedyna dobra rzecz, którą mam dla Was. Jak to nie wiem, może już widzicie, ale yy, obsada cały czas rośnie. Mówiłem w tym momencie, że jest Michael Keaton, że jest Winona Rider. A tutaj panowie petarda dla Was. Monika Bellucci w soku z Żuka 2. No i to może być coś pięknego podaje nam Portal Deadline. Wiemy, jaką rolę negocjuje. Monika Bellucci negocjuje rolę w kontynuacji soko z Żuka. jeżeli rozmowy pójdą pomyślnie, na planie spotka się oczywiście z gwiazdami oryginału, czyli Michaelem Keatonem, Winona Katrin O'Hara oraz Jenna Ortegą i Justin Tro. Monika Bellucci stara się o rolę żony tytułowego bohatera granego przez Michaela Kitona, czyli miałaby być panią sokoz ho, ho, to by dopiero by było, co? Nie no, Ilu z Was, Panowie, by powiedziało Sok z Rzuka dla, dla Moniki Bellucci? Wiadomo też, że Winona Ryder zagra matkę bohaterki, w którą się Jenny Ortega. Okej, okay. reszta, reszta artykułu jest taka sama, więc nie będę czytał, ale mam jeszcze dla Was jedno nazwisko. Jedno nazwisko do Soku z Rzuka. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich na, na TikToku. Cześć, fajnie, że jesteście. Dajcie łapy, dajcie serducha. Będzie mi niezmiernie miło. Kolejną osobą, która dołączy, miejmy nadzieję, dołączy do do soku z ruka jest doktor do Willem Dafoe. I to jest, Tymocie, petarda, to jest rakieta, bo uwielbiam tego aktora. Naprawdę jest kilku tak charakterystycznych aktorów jak on, Steve Buscemi, Tim Roth, oni są po prostu denedewitą, ich można było jeść łóżkami. A czy Willem Dafoe zagra? No, zobaczymy, panie i panowie. W tym tygodniu w Londynie rozpoczęły się zdjęcia oczywiście do zapowiadanego dawna kontynuacji Soku z Żuka. Dziś dowiedzieliśmy się, że do obsady filmu dołączył czterokrotnie nominowany do Oscara Willem Dafoe. Fabuła jest na w tajemnicy, wiemy jednak, że Dafoe chcieli się w stróża prawa w zaświatach. Mr. E, Beetlejuice, Beetlejuice, you are under arrest. Oprócz niego w ekranie, na ekranie się Kitona, Winona Ryder, Katrin, Ortega Tyro oraz Monikę Bellucci. No i to jest rzeczywiście świetna sprawa. Jednym z producentów filmu jest brat Pitt. No i e, słuchajcie, w tym momencie naprawdę jest, jest, jest grubo, naprawdę jest pięknie, bo taka obsada, jeżeli, jeżeli Barton nie zrobi typowego Bartona, co miał ostatnio kilka produkcji, mam nadzieję, że będzie dobrze, że będzie rzeczywiście fajnie, że będzie ciekawie. No, zobaczymy, zgadza się. u trzeba wpisywać w kalendarzu, bo to jest, to jest, może być coś pięknego. Ten, 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 ten film, jeżeli wyjdzie chociażby na dobrym, nie mówię rewelacyjnym, na dobrym, na zwyczajnym poziomie, poziomie Bartona, to będzie po prostu cudownie, naprawdę cudownie. Zapisuję w kalendarzu. Widzicie, no i o to, o, to, o to chodzi, to jest po prostu coś, coś pięknego. Bellucci jest partnerką Bartona, więc angaż nie dziwi. No, proszę, proszę bardzo. Od razu przypomina mi się banana beat song z pamiętnej kolacji w, w filmie. W zeszłym tygodniu właśnie mówiłem o Harem Belafonte, który, który zmarł, który właśnie nagrał, y, nagrał i wypromował oczywiście to, tą, y, tą piosenkę. Mowa oczywiście tutaj, Lancel pisze, ale to jest mowa o, o tej piosence, o tam przy kolacji, którą, którą y, jest zaśpiew i zaczynają tam się ruszać tańczyć. Jore, riore, ale ja, ja, ja pozostanę przy Baby, na razie tylko, tylko i wyłącznie. Więc coś pięknego, ten Sok z Rzuka wygląda kosmicznie, wygląda obsada super świetnie i jeżeli wszystko będzie w porządku, a domyślam się, że tak będzie, ponieważ Barton to nie jest jakiś tam Patryk Wega. to jest artysta już uznany, w Hollywood ma swoją markę wyrobioną, on tam przecież jest chyba z 30 czy 40 lat, no to mam nadzieję, że Warner Bros. powie, słuchaj stary, dobra, rób sobie, zrób dobry film, to wszystko nie interesuje nas, czy będziesz miał pół dokrętki, czy dwie, czy w ogóle, rób, zrób dobre kino i mam nadzieję, że to będzie coś coś pięknego, zgadza się, gru, kroi się gruba obsada, jak pisze you, you Eagle. Przed nami jeszcze, panie i panowie, zostało kilka fajnych newsów, bo Johnny Depp reżyserem, Polacy kręcą w Hollywood, zakochany zakręcony piątek, Jamie fox już oczywiście był, Mel Gibson reżyseruje i Daisy Ridley, więc rzeczywiście kilka jeszcze ciekawych, ciekawych rzeczy. Słuchajcie, dziękuję jeszcze raz za wszystkie łapencje, bo tutaj widzę, że coraz więcej jest różnego rodzaju łapek, bardzo mnie, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy, jest sobie herbatki. Oczywiście, mówię to tak, że ten odcinek zostaje na, na YouTube, w opisie jest spis treści, będzie spis treści, więc możecie sobie spokojnie przeskakiwać z tematu na temat, który Was interesuje, a także a za dwa, to domyślmy się, dwa, trzy dni, ten odcinek będzie dostępny, w, jak wszystkie. Dłuższe odcinki na żywo w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast i tak dalej, i tak dalej, więc możecie sobie spokojnie, spokojnie posłuchać. Cześć, cześć, Johnny, witam bardzo, bardzo serdecznie. A skoro o Johnnym, o Panie i Panowie, mowa, no to jedziemy z tym Johnem. Johnny Depp reżyserem. Tak, było, było kiedyś takie takie takie. Reksiu strażakiem. Teraz Johnny Depp reżyserem. Miał zostać skasowany, a kręci nowy film. Johnny Depp reżyserem, pierwszy raz od ćwierć wieku, bo to nie, nie jest oczywiście jego debiut, panie i panowie. Tak podaje nam Portal Deadline, więc jest całkiem smurfowo całkiem smurfowo o Trudno, powiedziałem, poszło. Głośna sprawa Johnnego i Amber odbiła, dobiegła końca. Gwiazdrom może więc na poważnie wrócić do kina. A jak poważny jest to powrót, najlepiej świadczy fakt, że jesienią rozpocznie zdjęcia do swojego pierwszego reżyserskiego pełnego metrażu od ponad ćwierć wiecza. ćwierć wieku, kupa czasu. Pamiętam, byłem wtedy na świecie. Projekt nosi tytuł Mori i będzie biografią włoskiego malarza i rzeźbiarza Amadeo Modiglianie... Modiglianiego. Akcja filmu osadzona została w 1916 roku w Paryżu. Opowie ona o kluczowych 48 godzinach z życia artysty. Mogiliani ukrywa się przed policją, odwiedzając ulice i bary rozdartego wojną miasta. Planuje zakończyć swoją karierę, ale do zmiany zdania próbują nakłonić go inni artyści. Maurice Utrillo yy, i kilku jeszcze innych, których nie będę nawet próbował... Yy wymówić nazwisko. Modliani szuka też porady u swojego przyjaciela Marszanda Leopolda Zborowskiego, lecz chaos osiąga Crescendo, kiedy pojawia się kolekcjoner mogący całkowicie odmienić życie malarza. Proszę bardzo. Modli powstanie na bazie sztuki teatralnej Delisa McIntyra. Scenariusz przygotowali Jerzy i y, Mary Kromolowscy, znani z projektów Obietnica, a także Pościg w Mgle. Tytułowego bohatera zagra włoski aktor Riccardo Scamarcio. Który dopiero co zagrał innego słynnego włoskiego malarza, Carvagia, w filmie o Carvagiem. Uwierzcie mi, ja nie będę próbował nawet po francusku mówić. <gryl> Francuz Piernili wcieli się w postać Morisa, zaś Amerykanin Al Pacino zagra kolekcjonera. No i pięknie, odważny debiut reżyserski Depa Modi będzie drugim pełnometrażowym filmem fabularnym w dorobku Johnego. Pierwszym był nakręcony w 1997 film Odważny. W tym filmie Dep pojawił się również jako aktor, partnerował mu Marlon Brando, dla którego była to ostatnia z ról filmowych. No więc rzeczywiście dobrze, bo ile razy ja na przykład to słucham, że też, też mówiłem nieraz, raz, że kurczę. Amber się odbiła, bo jest w akłamenie. Tu się pojawia tam i Teges, a w ogóle a John nic, nic, nic i wszyscy na niego, a on był niewinny. Tym razem rzeczywiście dobrze, że, że, że facet jest w porządku, że kręci dalej, niech robi. Tym bardziej jak tutaj słyszeliśmy z opisu, no nie będzie to film kasowy, to nie będzie kolejny Avengers, tylko to będzie rzeczywiście jak najbardziej spokojne, kino skierowane pewnie do innych do innych osób. Cieszy mnie to rzeczywiście, że, że ma ochotę, że pokazuje coś, coś innego, coś ciekawego. Byłoby, panie i panowie, bardzo, bardzo dobrze, gdyby Johnny Depp pokazał, że spokojnie, mamy czas, damy radę, będzie wszystko, będzie wszystko bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, Agnieszka Holland. Zakończyła zdjęcia do swojego najnowszego filmu, a to jest dobrze, bo filmy Agnieszki Holand to jest zawsze wydarzenia, informacja nadesłana. Zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Agnieszki Holand, Zielona granica, to opowieść o tym, że każdy z nas może nie, nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem, więc rzeczywiście bardzo mi to, to cieszy. Jest fiksą, ale scenariusz powstał na bazie prawdziwych wydarzeń, które dzieją się tuż obok nas. Przygotowanie do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiadów z uchodźcami, strażnikami, granicznymi, mieszkańcami, pokrojnicza i tak dalej, W obsadzie międzynarodowej koprodukcji wystąpili między innymi. Uwaga, spróbuję na jednym tchu powiedzieć. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Sztur i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy Jalal Altawil, Bahdi Diandi, Ataj i Mohamed Al-Rashi. Udało się. Scenariusz filmu jest wspólnym dziełem Agnieszki Holand, reżyserki Gabrieli łazarkiewicz ścieczko oraz pisarza Macieja Pisuka. Scenarzysty jesteś, bogiem. Na zdjęcia do filmu opowiada ceniony operator Tomasz Naum. No bardzo, bardzo mi to cieszy, bo rzeczywiście każdy film Agnieszki Holland to jest wydarzenie, więc mam nadzieję, że będzie podobnie i tym, i tym razem, panie i panowie. Ale tylko to nie jest jedyny, jedyna, jedyny Polak, jedna Polka, tak, niech będzie, która tworzy, bo Anniversary, czyli Jan Komasa, debiutuje w Hollywood, w obsadzie filmu Gwiazdy Supermana i Bridgertonów, więc jeżeli Polak kręci w Hollywood i ma Gwiazdy Hollywoodów swoim, w swoim filmie, no to nic się cieszyć to jest akurat artykuł The Hollywood Reporter Diane Lane, znana z Człowieka ze Stali, Kyle Chandler Willis Walton, Madeline Brewer opowieści podręcznej, Zoe Deutsch zanim odejdę, Phoebe Denewor, Bridgertonowie, McKenna Green pogromcy dowodnictwa oraz Daryl McCormack, powodzenia Aliogrande Grande, zagrają główne role w dreszczowcu aniversarii. Będzie to hollywoodzki debiut Jana Komasy. Więc pięknie, rzeczywiście pięknie. Anniversary, czyli rocznica, określana jest jako prowokacyjny thriller o kochającej się rodzinie, która rozpada się, gdy nowy ruch o nazwie Zmiana ogarnie całe Stany Zjednoczone. Scenariusz napisała Laurie Rance Gambino według pomysłu, który stworzył, stworzyła wraz z Komasą. Tutaj oczywiście mamy aktorki które się wy... i aktorów, którzy wystąpią w tym filmie. O projekcie pisaliśmy po raz pierwszy trzy lata temu, wówczas w wywiadzie dla Variety Komasa opisywał aniversary w następujący sposób. Pracuję nad innym projektem o moim najbardziej osobistym koszmarze, o grupie osób, które się kochają, ale zostają wystawione na próbę przezniczącą siłą społeczeństwa wirusa. Akcja filmu ma się rozgrywać w niedalekiej dystopii przyszłości, gdy nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi. No i to jest rzeczywiście, rzeczywiście dobrze. Nie będę, bo dalej jest oczywiście kariera Jana, Jana Komasy. Cieszy mnie to rzeczywiście, bo jak na razie z tych nagród, z tych Oscarów, z tych nominacji, chociażby dla Pawlikowskiego, nie wynikało nic. Nic się nie pojawiało, nic się nie działo. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, fajniej, ciekawiej, że zrobią dobrą, dobrą robotę. Fajnie, że polscy twórcy odnoszą sukces w Hollywood. No, że to nie tylko i wyłącznie albo kompozytorzy, albo co najczęściej się zdarza operatorzy, no bo wiadomo Kamiński, Sekua i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz będzie fajniej. Jurek Piechota. Filmy Holand są dla mnie bardzo dobre, a tego nie obejrzę, jak dla... A tego nie obejrzę, jak dla mnie film boję się, że będzie zbyt polityczny. No, ona bardzo, bardzo się politycznie ostatnio wypowiada. Dobranoc. Cześć Darku, do zobaczenia za tydzień. Bo przypomnę, że oczywiście nasze odcinki są co tydzień. Zobaczymy, jestem, jestem ciekaw, fajnie byłoby rzeczywiście, żeby, żeby też polski reżyser się pokazał, może by coś, słuchajcie, jak to popatrzymy, co się dzieje z kinem azjatyckim, jak wkraczają bardzo piękni twórcy, mam nadzieję, że może i tym razem się uda, że Polacy zadebiutują, pokażą się, proszę bardzo, my też potrafimy. Słuchajcie, wiadomość z cyklu, o co tutaj chodzi? Zakręcony piątek, Freaky Friday, bodajże taki był oryginalny tytuł, dostanie kontynuację. W rolach głównych powodem Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan podaje The Hollywood Reporter. Lindsay Lohan jakoś tak nie ma ostatnio chyba szczęścia, co? Ale to jest, to już zdarza się. Zdarza się to u te, tej pani. To już pewne, że wytwórnia Disneya, w wytwórni Disneya trwają praca nad kontynuacją komedii. Zakręcony piątek z 2003 roku, czyli 20 lat trzeba było czekać na kontynuację. W głównych rolach powrócą oczywiście Jamie Curtis i Lindsay Lohan. O tym, że są szanse na kontynuację, pisaliśmy po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku. To wtedy Curtis w rozmowie z dziennikarzami Variety przyznała. Dziękuję bardzo. Że trwają rozmowy na temat realizacji filmu i ja kończę w przyszłym tygodniu 64 lata, a Lindsay ma 36, aż prosi się o kontynuację, stwierdziła. Sekundkę tylko tutaj. Muszę tutaj zrobić mały szacher-macher, panie panowie, bo widzę, że bateria mi się wyczerpuje, więc żeby nikogo nie odłączyło, muszę tutaj coś wymyśleć. Sekundeczkę. Drogie, drogie ludki. No, Lincy Lohan, ja ją pamiętam chyba najbardziej z Herbiego i to było chyba na tyle, panie panowie. A jeżeli chodzi o. O e, Jamie Lickers, no to wiadomo, że halloween, to się nie ma się nie co e, czarować. Proszę bardzo, już tutaj poprawiam moją e, tiktokową kamerę i jest wszystko w porządku. Mm, mm, dobra. I co tutaj się podziało? O, jest dobra. Zakręcony na piątek, adaptacja powieści Mary Rogers z 1972 roku. Film opowiadał o przepracowanej matce i nastoletniej córce, które nie potrafią się porozumieć. Gdy kobiety niespodziewanie zmieniają ciała, każda z nich będzie mogła spojrzeć na życie drugiej z innej perspektywy. To jest taka lekka, łatwa i przyjemna, e, i przyjemna komedia. Nic specjalnie, by e, ciągle zapominam, że tutaj się pokazuje zwiastun. Na szczęście mam tutaj banner, który to wszystko zakrywa. Także, cześć, ono witam Cię bardzo serdecznie. To samo jak Johnego, e, również. Okej, okay, zobaczymy, obejrzymy Lindsay Lohan, no chyba niekoniecznie coś ostatnio sprawdzę, w ogóle może jak na, na tutaj jakaś jest informacja odnośnie jej ostatnich filmów, zobaczymy czy tam coś się działo ciekawego, jeżeli chodzi o tę, tę aktorkę, zobacz pełną filmografię, no ona cały czas gdzieś tam kręci, jak widzicie tutaj Irish Wish, Niezapomniane Święta, Among the Shadows, o, niby cały czas jakieś filmy są robione, ale... To nie wygląda pewnie, pewnie za dobrze, może będzie, może, może niekoniecznie. Nie lubię tej aktorki, działa mi na uzębienie. ale która? Jamie Curtis czy Lindsay Lohan? Bo to są dwie, dawaj znać, o którą, o którą yy, chodzi. O którą aktorkę yy, tobie chodzi konkretnie? Yy. Proszę bardzo, bardzo, bardzo oficjalnie mistrzem pani za minutę. No i bardzo, bardzo mnie, to, yy, mnie to cieszy. Okej, okay, będzie ta komedia, oba, zobaczymy, obejrzymy, może będzie. Może być fajnie, może będzie że tak sobie pożyjemy u Widim, Ale nie tylko Jamie Lee i panowie. Mel Gibson również powraca. Mel Gibson reżyseruje, a Mark Wahlberg gra główną rolę, jak podaje nam Deadlight, Flight Risk. Takie tytuł nosi ten, ten projekt. Po siedmiu latach od premiery Oscarowej Przełęcza Ocalonych Mel Gibson powraca do reżyserowania. Gwiazdor stanie za kamerą filmu sensacyjnego Fight, Flight Risk, w którym główną rolę zagra jak dobry znajomy Mark Wahlberg. Pamiętajmy, że można mieć wiele do Gibsona, ale on naprawdę reżyseruje dobre. Reżyseruje dobrze filmy. O tak powinienem rzeczywiście yy, powiedzieć. Yy, scenariusz pióra Jareda Rosenberga w 2020 roku znalazł się na prestiżowej czarnej liście Hollywoodu, najlepszych niezrealizowanych tekstów krążących po właśnie Hollywood. Walberg wcieli się w pilota, który ma za zadanie przetransportować na proces groźnego kryminalistę. Oczywiście my to już znaliśmy, bo chociażby zdążyć przed północą taki film jest sprzed wielu, wielu lat. Gdzie tam właśnie w rolę policjanta albo agenta FBI wciela się Robert, Robert De Niro również był. No i oczywiście nie jest to jedyny taki film zmany. Uwielbiamy niezaprzeczalną helmię Gibson-Wolberg. Połączenie tych światowej klasy talentów w dynamicznym, bazującym na postaciach w filmie sprawi, że pełne napięcia Flight Risk będzie wydarzeniem, którego nie wolno przegapić, mówi prezes Lionsgate. No okej, okay. do tej pory Gibson i Wolberg pracowali ze mną dwa razy. W 17 roku wystąpili w komedii Co wiecie o swoich dziadkach, a 5 lat później w opartym na faktach Ojcu stu. Wolberg zakończył niedawno zdjęcia do produkcji Netflixa The Union, w której zagrał u boku Haley Berry. Z kolei Gibson zobaczymy wkrótce w telewizyjnym spin-offie Johna Wicka, czyli w serialu The Continental. O tym mówiłem jakiś czas temu. No to jest kariera Mela Gibsona, to nie pierwszy raz, ale wiadomo, był człowiek bez twarzy, było waleczne serce, pasja, apokalipto i tak dalej, i tak dalej. No, ja tam lubię Marki Marka Strzelca czy francuska robota z nim spoko. No, pamiętacie, Marki Mark to był facet, który kiedyś śpiewał. Nawet Dariusz Michalczewski dla niego piosenkę e, nagrał. Jest taki teledysk. Także rzeczywiście było, było grubo, było zawodowo. No dobrze, rzeczywiście, bo Gibson to jest zasłużony facet dla filmów. Nie będę nie będę mówił o jego życiu prywatnym, o tym się jeszcze wydarzyło, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o filmy, no to wiadomo, wiadomo, jak było przy okazji Mela Gibsona, i jeszcze informacja jest o tym, że Daisy Ridley, no i pewnie ją kojarzycie z Gwiezdnych Wojen znowuż, kontra kontraterroryści w filmie Cleaner, za kamerą twórca Casino Royale, czyli Martin Campbell, jak podaje nam y, Deadline, gwiazda serii Gwiezdnych Wojen y, zagra główną rolę w dreszczowcu Cleaner. Panie i panowie, za kamerą stanie reżyser taki filmów jak Golden Eye czy Casino Royale. W Cleaner grupa radykalnych aktywistów przejmuje kontrolę nad londyńskim Shard, najwyższym wieżowcem w zachodniej Europie. W budynku odbywa się doroczna gala firmy energetycznej, czy wiecie, szklana pułapka, której korupcję napastnicy zamierzają obnażyć. Niestety jeden z porywaczy okazuje się fanatycznym ekstremistą, gotowym zabić wszystkich zakładników, aby jego anarchistyczne przesłuchanie do, przesłanie dotarło do świata. Jedyną osobą, która może powstrzymać złotrzyńcę jest Joey Locke, w tej roli oczywiście Ridley, Zawieszona na wysokości 95 piętra była wojskowa zajmująca się myciem okien. Bohaterka musi znaleźć sposób, jak uratować uwięzione osoby, a zarazem doprowadzić przed wymiarem sprawiedliwości sprzedajnych potentatów. No, czyli, no co to, dużo to, mówić, szklana pułapka, wersja, wersja, ile było tych szklana Pięć, 5, 6, 0, tak? Tak to chyba rzeczywiście wygląda. O, tu już zwiastun wjeżdża, więc nie będę pokazywał, bo nie mogę. Brzmi ciekawie. No, brzmi w ten sposób, że można jak najbardziej sobie obejrzeć. No. Może się wydarzy coś ciekawego, może niekoniecznie. Zobaczymy, jak to będzie jak to będzie grało, jak to będzie wszystko wyglądało. Może będzie super, może będzie rewelacja. widzę, że Ormando, Daisy, Daisy, Daisy na prezydenta, niech śmiga. Niech, niech pokazuje, niech daje, robi roboty, no możliwe, może, może tak najbardziej, ja przyznam to jest taki film, który pewnie sobie obejrzę ale jakoś tak niespecjalnie wyczekuję go no można by, można by rzeczywiście tak rzec, że akurat tak jakoś to wygląda, pozdrawiam oczywiście wszystkich, dziękuję za wszystkie serduszka, tak chyba są na TikToku, to mi się wydaje chyba tak, dajcie serduszka na TikToku, żebym wiedział co się, co się, co się dzieje, dziękuję za wszystkie łapy Łapy na, yy, na YouTubie. 16 łapieńców. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to rzeczywiście cieszy, że aż tyle byliście, bili, yy. <laughs> Była wojskowa mijająca okno. No, fajnie, fajnie. Wiesz, no sam koncept rzeczywiście, no to jest kolejny John McClane, tylko, że tym razem w spódnicy. Tak, nie udało się z Jennifer Lopez, która w filmie Netflixa no nie pokazała klasy, no bo nie pokazała. Już Wam od razu zdradzam, że bo mówię, jest recenzja na kanale film pod tytułem Matka, że wygląda to tak sobie, że, że może być, no tutaj próbują widać, kombinują, coś tam, ma, coś tam się ma dziać. Pamiętajcie, że no kino tak naprawdę jeszcze, chodzi mi o kino, same kina, nie o, nie o powiedzmy, o streaming, nie o telewizję, czy, czy różnego rodzaju inne nośniki. Do końca się jeszcze po tym pandemii się nie podniosło. No niby, niby Spielberg powiedział, że ma Maverick to jest film, który uratował kino i coś w tym jest, ale rzeczywiście jak tak popatrzymy na przestrzeni powiedzmy ostatnich dwóch lat, czy ktoś z Was jest w stanie na przykład powiedzieć, ale to był Inaczej, zmienimy inaczej. W tym roku, w tym roku czy jest jakiś film, który wiecie, że to będzie wielkie wydarzenie, że to będzie ogromne i może powiedzieć, ja na ten film czekam, nie interesuje mnie, co zrobi Vega, nie interesuje mnie, co zrobi Scorsese, nie interesuje mnie żadne filmy Almodovara czy Michaela Bay'a, ja czekam na ten jeden film. Wpiszcie mi. Wpiszcie mi teraz na czacie jeden film, na który czekacie, a który ma się pojawić w tym roku, no bo rzeczywiście jestem, jestem ciekaw. Jestem ciekawy. Ja nie mam takiego filmu. Ja sobie co miesiąc zrobię, robię rozpiskę, co chcę obejrzeć, czego zrobię, recenzję, jak, jak to będzie wyglądało. No i nie ma, nie ma naprawdę, żeby powiedzieć, o proszę bardzo, teraz nawet niedługo będzie szybciej wściekli kolejna część. Okej, okay, będzie, ale to nie jest coś naprawdę co super. Czekam. Mała Syrenka również. No, mało tych, tych produkcji jest. Proszę bardzo, już tutaj patrzę. Tak, The Marvels jest film. Takim filmem i Strażnicy Galaktyki 3 byli. Okej, okay, Strażnicy Galaktyki 3, masz i Marvel No i mamy, mamy jedną osobę. Zdecydowanie Duna. Duna to w tym roku jeszcze dwójeczka? Bardzo ładnie. Flash, bo Michael Aquiton powraca w roli Batmana. No i właśnie, dla Michaela Kitona. No i dobrze, okej, okay, pojawiają się w końcu, ale to są trzy produkcje. Ja bym tak chciał, żeby taki było rzeczywiście więcej. Fajnie, rzeczywiście fajnie, że coś się, coś się dzieje, coś się rusza. No, z Flashem, z Flashem mam. <grym> Kto to wrzucił ostatnio? A chyba, tak, Marcin z skocham kino, że jakiś tam, yy, a nie wiem, czy to nie był jakiś Entertainment Week, czy Variety, czy coś innego, podali, że Jaden Smith stwierdził, widział flasza, powiedział, że film jest rewelacyjny. A ja tak, kto, kim jest Jaden, Jaden Smith, żeby jego opinia się w jakiś tam sposób liczyła? Facet, yy, no, co tu dużo mówić, położył film 10 tysięcy lat yy, po ziemi, czy jakoś tak, położył kida. facet normalnie nic dobrego, fajnego dla kina nie zrobił, a tutaj proszę bardzo, tak jest, o, fajnie, idą, widzę, że kolejne tytuły, Oppenheimer lub nowy Indiana Jones, no rzeczywiście, tu jest super, Fast X 10, Fast 10 będzie w kosmos, a czekajcie, kosmos już był, kosmos już był, mieli to auto z przyklejoną turbiną, tą taśmą stroną na dachu, więc jakoś tak to wyglądało, więc jest kilka tych projekt, produkcji, powoli to, to wraca mam nadzieję, że do mnie też wróci, kurczę, do kina, że no, u mnie jest tylko jeden, co prawda tam jest pięć sal, ale to też zależne no, jest od tego, czy wygrają, wygrają yy, przetarg jakiś, czy coś, czy da, zobaczymy. Barbie też się ciekawie zapowiada, no, nie, no w ten sposób to możemy, wiesz, dojść do, do różnych, różnych opcji, no, ale zobaczymy. Słuchajcie, zapraszam za pięć minut na, na Discorda, tam sobie zrobimy dogrywkę, pogadamy sobie, pogadamy tam, tylko i wyłącznie gadamy, tam nie ma, tam jest kanał audio, będzie rzeczywiście fajnie. Wszystkim, którzy oglądają z odtworzenia, dziękuję bardzo i ja Wam jak najbardziej za wszystkie łapencje w górę, za wszystkie udostępnienia, bo to się jak najbardziej liczy. Dobrze wiecie, że algorytm podąża za nami. Jeżeli wydajecie łapę, no to on stwierdza, "OK, jest dobrze, to trzeba rzeczywiście dalej śmigać. My się widzimy za tydzień. Przysz, przyszły tydzień będzie napakowany jak naprawdę, jak autokar do Lichenia, bo no na pewno we, we środę kolejny omen. Aż nawet sprawdzę, ale nie mam tutaj tego mojego kopownika, którego bym powinien mieć. W każdym razie... Planowany jest top 10, dziesiątka w przyszłym tygodniu. Dwa filmy, dwie nowe recenzje, a także oczywiście kultowe horrory. Plus wiadomo, jak co tydzień, mnóstwo, mnóstwo shortów, a za tydzień widzimy się w odcinku na żywo. Mogę Wam w tym momencie już zdradzić tajemnicę, że za dwa tygodnie w odcinku na żywo pojawi się galerian. Galerian horroru Rafał się pojawi i będziemy gadać sobie o horrorach za, za dwa tygodnie, dawno RFA u nas nie było, więc najwyższa, najwyższa pora, żeby się yy, pojawił Pani Pani. Dziękuję bardzo, było smerfastycznie, po raz który powiem i do zobaczenia za tydzień, a z niektórymi pewnie do zobaczenia za chwilę na Discordzie. Cześć!